Dzień dobry, szanowni państwo. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj na miejscu, na sali, jak i witam widzów łączących się z nami poprzez internet na konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, konkretnie przez oddział warszawski tego instytutu. Tytuł naszej konferencji to Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL 1981-89, przyczynek do bilansu historii politycznej. I bardzo serdecznie proszę pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Karola Nawrockiego, o słowo wstępne. Pięknie dziękuję. Drodzy państwo, szanowni uczestnicy konferencji, drodzy państwo, którzy oglądacie nas dzięki technice po drugiej stronie tych kamer. 40 lat w perspektywie historycznej to właściwie niewiele, choć to nieco więcej niż cała długość mojego życia, ale my jako cech historyków przywykliśmy do tego, że badamy także dużo dłuższe perspektywy sięgające kilku wieków, a nawet tysiąca lat. Więc te 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego i niewiele ponad 30 od upadku systemu komunistycznego to rzeczywiście niewiele. I ta konferencja jest, drodzy państwo, tego najlepszym dowodem, bowiem pokazuje ona, jak wiele jeszcze jest do zrobienia wokół badania stanu wojennego, wokół odkrywania kart i obrachunku dekady Wojciecha Jaruzelskiego, bo tak brzmi przecież tytuł tej konferencji. Drodzy państwo, chciałem serdecznie podziękować organizatorom tej konferencji, profesorowi Jerzemu Eislerowi, dyrektorowi Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i przede wszystkim panu doktorowi Robertowi Spałkowi, który przygotował nasze dzisiejsze spotkanie. Jestem przekonany, że jego wielkim walorem, szanowni państwo, jest fakt, iż biorą w nim udział nie tylko historycy zajmujący się historią polityki, historią gospodarki, ale także spotkamy głos prawników. Ta konferencja, drodzy państwo, będzie także refleksją nad stanem wojennym od strony historyków różnej wrażliwości, co uznaję jest wielkim walorem tej naukowej uczty i tego spotkania. Ja wykazałbym się naiwnością, drodzy państwo, gdybym życzył uczestnikom tej konferencji konkluzji po jej zakończeniu, bo wiem, że na tą konkluzję nie możemy dzisiaj liczyć. Wiem, że jest cały czas zbyt wcześnie na to, aby konkludować dekadę lat 80., a zresztą ten pewien niedosyt historyczny, to ciągłe oczekiwanie zmiany niektórych stanowisk i analiz historycznych, a i wypływające coraz to nowe źródła wideo, źródła dokumentacyjne sprawiają, że tej konkluzji nie będzie, ale życzę wszystkim państwu ożywionej naukowej debaty i takiego poczucia, że po tej konferencji i po, jak mam nadzieję, opublikowanym tomie, historia badań nad latami 80. posunie się do przodu. Widzę profesora Antoniego Dudka, drodzy państwo, który za moment będzie wygłaszał referat otwierający tę konferencję i to oznacza, że już każda minuta mojej wypowiedzi, każda kolejna minuta mojej wypowiedzi zabiera czas na naprawdę ciekawy wykład, na który wszyscy czekamy, więc dziękuję, życzę owocnych obrad. Szanowni państwo, ja jeszcze dosłownie 2-3 minuty, zanim profesor Dudek. Mianowicie dokładnie w tym nurcie, tak jak powiedział pan prezes, ja bym chciał bardzo mocno zaakcentować, szczególnie skierować swoje słowa do naszych szanownych widzów. Proszę państwa, bardzo proszę, żebyście mieli cały czas na uwadze to, że spotykamy się na konferencji naukowej, a to oznacza, że czasami
możecie Państwo nie otrzymać tego, co się spodziewacie. Znaczy, może nie być tu języka, nie wiem, publicystyki, języka właśnie pewnych przekonań, ostatecznych ocen, takiego, z którym możecie się zetknąć na wielu kanałach internetowych. I często zauważyłem, że szanowni widzowie, macie podobne oczekiwania wobec IPN-u. Tymczasem podkreślam, to jest konferencja naukowa, a więc czasami będziemy zadawać pytania, stawiać hipotezy, snuć pewne rozważania, oczywiście wszystko na podstawie dokumentów, ale chodzi o to, że nie wymagajcie od nas za każdym razem jednoznacznych ocen, jednoznacznych definicji, bo my do tego dążymy, ale żeby być w zgodzie, że tak powiem, bardzo górnolotnie, z nauką, z prawdą, z tym, do czego dążymy, nie zawsze takie ostateczne oceny są możliwe. Mimo że to już 40 lat upłynęło, ktoś mógłby nawet powiedzieć, to co wobec tego robicie? No to jest jakby droga bez końca, także proszę mieć to na uwadze. Jeszcze tylko słowo, że podczas naszej konferencji raczej też proszę się nie spodziewać, nie będziemy się zajmować poszczególnymi regionami, nie będziemy się zajmować jakby wdrażaniem stanu wojennego. To wszystko możecie, z tym wszystkim możecie się Państwo zapoznać również w IPN-ie przy okazji innego typu konferencji czy wydarzeń. Tutaj nam chodziło bardziej o takie ujęcie w skali makro, trochę interdyscyplinarne, trochę zahaczenie o inne tematy niż zazwyczaj. I proszę Państwa, jeszcze są dosłownie jakieś 2 minuty, więc powiem tylko tak ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, nie zapoznali się bezpośrednio z naszym programem. Nasza konferencja będzie trwała 2 dni i dzisiaj i jutro zaczyna się o tej samej godzinie, czyli o 9:45. I za chwilkę rzeczywiście profesor Dudek powie nam, przedstawi takie spojrzenie na dekadę Jaruzelskiego, spojrzenie historyka, naukowca, badacza, który tym się zajmuje przez lata, spojrzenie właśnie po tych 35 latach od tych wydarzeń, od tego momentu, kiedy one miały miejsce, ale później będziemy mówić jeszcze o takich sprawach, ale w dosyć ciekawym, wydaje mi się, ujęciu, nieszablonowym, o gospodarce, o tematyce prawnej, o konfliktach w PZPR, o pewnych biografiach PZPR. Trochę powiemy o środowiskach twórczych, o zagadnieniu kwestii istoty, ważności Kościoła w okresie debaty Jaruzelskiego, ale też zajmiemy się przyszłością. Będzie jeden panel, który będzie poświęcany wizjom przyszłości, które roztaczali przed sobą członkowie władz dekady Jaruzelskiego. Zajmiemy się oczywiście też wojskiem, zajmiemy się bezpieką, trochę radykalną opozycją, refleksjami dotyczącymi prześladowań opozycji, prześladowań ludzi będących w kontrze do Wojciecha Jaruzelskiego i jego ekipy. Również oczywiście to będzie w drobnym stopniu, ale postaramy się spojrzeć na tę dekadę z perspektywy zewnętrznej, międzynarodowej, z perspektywy Związku Sowieckiego. I wreszcie jutro czeka nas, mam nadzieję, interesująca debata, w której socjologowie, politolodzy powiedzą nam, badaczom historii i Państwu, czytelnikom historii, co socjolog, co politolog, co z ich perspektywy jest ciekawego, jest innego, czego my, historycy badający dzieje polityczne, nie zauważamy, czego nie wiemy, do jakich wniosków nie dochodzimy, a może oni nam odpowiedzą nam na pytanie, czy w ogóle Polacy mają jeszcze jakieś oczekiwania wobec przeszłości. Nie wobec przyszłości, bo wobec przyszłości to wiadomo, że wszyscy mamy, ale czy Polacy mają jakieś oczekiwania wobec przeszłości. I całą konferencję, mam nadzieję, że uda nam się podsumować jutro takim panelem, wystąpieniem nestorów, 2 historyków od lat związanych albo stale, albo prawie stale, z pewnymi przerwami związanych z IPN-em i oni podsumują te nasze 2-dniowe obrady i będzie to pan profesor Andrzej Paczkowski i pan profesor Jerzy Eisler. Zmieściłem się w czasie, a nawet mamy jeszcze tak naprawdę 2 minuty, to myślę, że spokojnie po prostu teraz oddam głos panu profesorowi Antoniemu Dudkowi, a później będę Państwa informował o kolejnych częściach konferencji. Dziękuję.
Szanowni Państwo, Panie Prezesie, bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję, za możliwość podzielenia się moimi przemyśleniami na temat dekady lat 80., dekady, na której, jak sobie uświadomiłem, zastanawiając się na tym, co chciałbym Państwu powiedzieć, dekady, którą zajmuję się tak naprawdę od momentu, jak się skończyła. Bo kiedy sobie przypomniałem, kiedy jakieś pierwsze teksty na temat lat 80. popełniłem, no to był to początek lat 90. I tak już zostało, że z mniejszym czy większym nasileniem ta dekada przyciąga nieustannie moją uwagę jako badacza historii. Zacznijmy od tytułu mojego wystąpienia, który zresztą zaproponował mi pan doktor Spałek, któremu dziękuję za zaproszenie do udziału. Dekada Jaruzelskiego. Zacznijmy od pytania, czy to jest trafne określenie. Otóż oczywiście na pierwszy rzut oka tak, no bo przywykliśmy do tego, że określamy kolejne epoki historyczne mianem ludzi, którzy w danym okresie rządzili, a więc mamy dekadę Gomułki, czy właściwie XIV-lecie Gomułki, dekadę Gierka, no to dlaczego nie dekadę Jaruzelskiego? I powiem tak, to jest rzeczywiście jeden z kluczy, ale czy to jest klucz pełny? Oczywiście nie, ale skupmy się jeszcze na moment na osobie generała Jaruzelskiego. Na ile on rzeczywiście jest symboliczny dla tamtej dekady? Otóż wydaje mi się, że w takim zakresie, w jakim uznamy Jaruzelskiego za osobę wewnętrznie pękniętą. Bo dekada lat 80., co będę się starał Państwu wykazać, co pewnie nie będzie jakimś wielkim zaskoczeniem, jest dekadą graniczną, dekadą dzielącą dwie wielkie epoki, PRL-u i III Rzeczpospolitej. A zatem wróćmy do Jaruzelskiego. Co to znaczy osobowość pęknięta? Z jednej strony wydaje się osobowością spójną i gdyby go zacząć definiować, no to trzeba zacząć od słowa wojskowy. Słowa wojskowy, no i rzeczywiście, dekada lat 80. to są rządy wojskowych, rządy generałów. Czy to jest coś specyficznego w polskiej historii? I tak, i nie. No bo przecież mieliśmy w latach 30. rządy pułkowników. Nawiasem mówiąc, to w ogóle jest bardzo ciekawy temat na książkę, która mam nadzieję powstanie, porównanie dekady lat 80. i dekady lat 30. Rządy pułkowników i rządy generałów. Myślę, że to byłby interesujący temat dla wszystkich, którzy lubią historię porównawczą. Ale wróćmy do generała Jaruzelskiego. Wojskowy to oczywiste, ale kto jeszcze? I tu się to pęknięcie moim zdaniem ujawni. Z jednej strony z całą pewnością komunista i nie mam najmniejszego przekonania, najmniejszej wątpliwości, że Jaruzelski był przez większość swojego życia zadeklarowanym komunistą, ale zarazem, a to już przy komunistach nie było częste, był też inteligentem. I to specyficznym inteligentem, bo przecież wiemy, że tak naprawdę jego normalna edukacja skończyła się wprawdzie na dobrym gimnazjum księży Marianów, ale to tylko gimnazjum. Jaruzelski tak naprawdę nigdy nie ukończył żadnych normalnych studiów wyższych. A mimo to, jak wynika z bardzo wielu przekazów, był człowiekiem o typie samouka, bardzo oczytanym, zwłaszcza w zakresie tu nas interesującym, czyli historii. A więc miał pewne cechy inteligenta, co bardzo często wychodziło w jego kontaktach osobistych. I w związku z tym z jednej strony komunista, z drugiej strony inteligent. To bardzo szczególna mieszanka i ona jakby w zakresie pokazywała to pęknięcie. To pęknięcie, które było w Jaruzelskim, także i w innym wymiarze, a mianowicie w stosunku do Rosji. Otóż, proszę Państwa, wbrew pozorom, nie wszyscy komuniści byli rusofilami. Jaruzelski był rusofilem. Byli też komuniści rusofobi. Dla mnie takim klasycznym przykładem jest Władysław Gomułka, który z zupełnie innych powodów trzymał się Związku Radzieckiego niż jakakolwiek przyjaźń i sympatia do wielkiego narodu rosyjskiego. Ale Jaruzelski rzeczywiście był rusofilem, czego dowodem jest jego postawa już po roku 89, kiedy nie musiał z uwagi na ograniczenia polityczne podtrzymywać tego, a sam mówił wielokrotnie, że kocha Rosję i Rosjan. Ale była to miłość podszyta strachem. I to, myślę, jest fundament dla zrozumienia osobowości Jaruzelskiego. Oczywiście podszyta strachem przed tym, co przeżył jako młody człowiek na Syberii. Ja myślę, że to nie tylko on był psychologicznie naznaczony i to przy wielu momentach kluczowych, w tym najważniejszej decyzji, jaką musiał podjąć, która też jest symbolem dekady lat 80., czyli wprowadzeniu stanu wojennego, odegrała decydującą rolę. On po prostu nie dopuszczał możliwości, żeby podjąć grę z Rosjanami. Absolutnie. To było coś dla niego niewyobrażalnego. Coś, co moim zdaniem byłoby wyobrażalne dla Gomułki,
dla Jaruzelskiego było absolutnie niewyobrażalne. Zresztą Gomułka podjął taką grę w 1956 roku. To tyle o Jaruzelskim, bo przecież nie jego dotyczy ten wykład, ale myślę, że to pęknięcie jest jakieś symboliczne dla tej dekady lat 80., pęknięcie w osobowości Jaruzelskiego, bo jest to dekada, w której stare miesza się z nowym. Na pierwszy rzut oka oczywiście stan wojenny jest próbą przywrócenia status quo ante, czyli stanu sprzed rewolucji solidarnościowej sprzed sierpnia 80., ale to się, wiemy doskonale, nigdy i nigdzie nie udaje. Po tak głębokim wstrząsie, jakim była rewolucja solidarnościowa, było oczywiste, że nie ma szans na powrót do sytuacji sprzed roku 80. I poza nielicznymi partyjnymi dogmatykami, do których nie zaliczam Jaruzelskiego, właściwie cała reszta, także ludzi z kierownictwa PRL, zdawała sobie sprawę, że nie da się wrócić do tego znakomitego okresu lat 70., kiedy Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. A zatem co można zrobić? No i tu się zaczyna podział na, powiedziałbym, bardziej skomplikowany niż na władzę i opozycję. W moim przekonaniu generalnie, niewątpliwie, lata 80., jak zresztą każda dekada, to okres starcia sił, które chcą stabilizacji systemu, takim jaki on jest, i jego zmiany. Ale nie jest to prosty podział na władzę i opozycję. Dlaczego? Dlatego, że w obozie władzy znajdziemy ludzi, którzy rozumieją, że ponieważ władzy, czy systemu, może lepiej systemu, nie da się ustabilizować w całości, to trzeba go zmieniać w takim zakresie, który umożliwi przetrwanie reszty. I teraz co to konkretnie oznacza? To oczywiście oznacza rodzące się zrazu bardzo ostrożnie, ale od połowy lat 80. już bardzo wyraźnie, tendencję do realizacji tego, co później w historiografii nazwano modelem chińskim, czyli utrzymania władzy politycznej przez partię komunistyczną przy równoczesnym wprowadzaniu dość radykalnych reform gospodarczych. I tutaj oczywiście mamy całe grono ludzi, którzy w tym kierunku próbowali generała Jaruzelskiego popychać, bo on sam był tu ostrożny, on sam był bardzo sceptyczny i trudno go, z jednej strony Jaruzelski zdawał sobie sprawę, że jakieś zmiany są potrzebne, z drugiej, ilekroć pojawiały się propozycje naprawdę radykalnej zmiany, to zaczynał hamletyzować, mieć wątpliwości, doprowadzając do irytacji swoje otoczenie. Zatem za patrona tego wariantu chińskiego oczywiście uznam premiera Mieczysława Rakowskiego, bo on się tutaj ewidentnie najbardziej w tym kierunku skłaniał z tych prominentnych działaczy, przywódców PZPR. Ale proszę Państwa, zatem mamy w obozie władzy z jednej strony dogmatyków, którzy chcą przywrócić status quo ante, z drugiej strony nazwijmy ich centrystami, którzy się koncentrują wokół Jaruzelskiego, którzy dopuszczają jakieś zmiany, ale są to zmiany w pierwszej fazie, powiedziałbym, bardziej symboliczne niż realne, no bo są te zmiany. Będzie tutaj jedno z wystąpień mówiło o zmianach ustrojowych, zdaje się wkrótce po moim, nie będę tego rozwijał, ale przecież to w stanie wojennym pojawia się w konstytucji instytucja Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. W drugiej połowie lat 80. pojawi się Rzecznik Praw Obywatelskich. To są wszystko instytucje tak naprawdę zaczerpnięte z systemów demokracji parlamentarnej, ale wsadzone w ramy systemu autorytarnego, więc w dużym stopniu martwe. Niemniej jednak one powstają i to nie jest przypadek. To jest właśnie przykład tego ostrożnego reformatorstwa Jaruzelskiego. No i mamy rzeczywiście ten obóz zwolenników zmian, znacznie głębszych owego scenariusza chińskiego, który, jak mówię, koncentruje się wokół Mieczysława Rakowskiego, ale także zda się go znaleźć na przykład w krakowskiej Kuźnicy, czyli tym środowisku liberałów partyjnych i jeszcze w kilku innych miejscach. No i spójrzmy na drugą stronę, na obóz opozycji. On też nie jest jednolity, dlatego że w tym obozie opozycji znajdziemy oczywiście, co jest ich wspólnym mianownikiem. Zwolennicy poza absolutnymi ekstremami, no typu Janusz Korwin-Mikke, mamy tam wszędzie zwolenników demokracji parlamentarnej. Ale jeśli chodzi o zmiany społeczno-gospodarcze, to widać wyraźnie, że w obozie zwolenników zmian ustrojowych, głębokich, są ci, którzy chcą zmiany, która się ostatecznie dokonała, zmiany kompletnie, a więc nie tylko zmiany systemu politycznego z autorytarnego na demokratyczny, ale także zmiany systemu gospodarczego
z realnego socjalizmu na system kapitalistyczny wolnorynkowy. Ale wiemy też doskonale, że w obozie opozycji były też te ugrupowania, które myśląc o demokracji parlamentarnej, równocześnie myślały o utrzymaniu systemu tzw. społecznej własności gospodarki. A zatem oczywiście wyobrażali sobie, że trzeba odejść od modelu ręcznego sterowania gospodarką przez komitety partyjne, natomiast zakładali utrzymanie tej społecznej własności środków produkcji jako dominującej, zakładali, że w jakiejś formie, czy to akcjonariatu pracowniczego, czy systemu rad robotniczych, ten system gospodarczy będzie mógł być kontynuowany. Było ich całkiem sporo w Solidarności. Tu oczywiście taką emblematyczną, symboliczną postacią będzie profesor Ryszard Bugaj, ale przecież nie on sam jeden. Było bardzo wielu ludzi w obozie Solidarności, ale także nawet w tych ugrupowaniach opozycyjnych poza Solidarnością, no, że przypomnę Polską Partię Socjalistyczną, którzy absolutnie nie chcieli zmian idących w kierunku, w jakim one ostatecznie po roku 89 poszły. Zatem ci przeciwnicy są też bardzo mocno podzieleni. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o czynnikach zmiany, no bo mamy oto sytuację, w której trwa walka między opozycją a obozem władzy, ale tak naprawdę ta walka, jeśli się na nią patrzy z odleglejszej perspektywy, jest walką, która mogłaby w pewnym zakresie trwać jeszcze bardzo długo, gdyby nie zmiany geopolityczne. I to jest to kolejne wielkie pytanie o to, w jakim zakresie zmiany, które nastąpiły w Polsce pod koniec lat 80. były efektem wysiłku Polaków, a w jakim zakresie były efektem zmian na arenie międzynarodowej. To jest to pytanie, które przecież też wraca, kiedy dyskutujemy o narodzinach II Rzeczpospolitej. I tu nie kryję, że ja się zapisuję do obozu zwolenników decydującego znaczenia zmian geopolitycznych, co nie znaczy, że to musi oznaczać lekceważenie wysiłku podejmowanych czy to przez Polaków w czasie I wojny światowej, czy to właśnie przez ludzi opozycji antykomunistycznej w latach 80. Nie, tylko trzeba sobie po prostu zdawać sprawę z realiów geopolitycznych i w tym kontekście umieszczać wysiłki konkretnych ludzi, które zasługują na szacunek, ale które, powiedzmy sobie jasno, nie przyniosłyby takich efektów, gdyby nie to, co się zaczęło w latach 80. w relacjach amerykańsko-sowieckich, ale też dodajmy, że to, że w Związku Radzieckim doszedł do władzy Gorbaczow i to, że Gorbaczow zaczął głosić takie, a nie inne hasła, więc pierestrojki, głasności, uskorienia, to wszystko wynikało także i w pewnym zakresie z gigantycznego, moim zdaniem najgłębszego ciosu w doktrynę marksistowsko-leninowską, jaką była rewolucja Solidarności. Dlatego, że oczywiście te kompromitacje tej doktryny dokonywała się w takt takich wydarzeń jak, prawda, stłumienie powstania budapeszteńskiego 56 roku, czy zwłaszcza interwencja w Czechosłowacji w 68, ale nigdzie wcześniej, aż do roku 80, nie mieliśmy do czynienia z buntem robotników na taką skalę jak w Polsce w latach 80-81. I można powiedzieć, że oczywiście dalej próbowano to przedstawić jako dzieło sił kontrrewolucyjnych, wywiadu amerykańskiego, ale skala tego ruchu była tak niewyobrażalnie duża i tak był on mocno robotniczy, że właściwie podważanie tego proletariackiego charakteru Solidarności było przedsięwzięciem beznadziejnym. I w tym sensie oczywiście przemiany Gorbaczowa w jakimś stopniu, choć to jest niemierzalne, wynikają także z działań pierwszej Solidarności. Ale nie ma co kryć, że wynikają także z bankructwa sowieckiej gospodarki, przeciążonej przez działania Amerykanów związane przede wszystkim z oddziaływaniem na rynek paliw, no i przede wszystkim z tym olbrzymim przeciążeniem nakładami na zbrojenia. I to są te czynniki, które sprawiają, że Gorbaczow uruchamia tą nową politykę, która sprawia, że generał Jaruzelski zaczyna się mniej bać. I to w moim przekonaniu jest dość oczywiste, bardzo ważne i właściwie udowodnione naukowo, moim zdaniem to trudno podważyć. Natomiast oczywiste jest, że kiedy ten proces się zaczynał, nikt łącznie z samym Gorbaczowem nie miał świadomości, jak on daleko zajdzie, więc bardzo zdecydowanie odrzucam wszystkie te teorie, których niestety prapoczątek w polskiej przynajmniej debacie naukowej należy do pani profesor Staniszki, która przed laty, prawda, bardzo wielu, bo już w roku 89 opublikowała słynny artykuł o Centrum Antykryzysowym KGB, prawda, które miało reżyserować całym tym procesem przemian. No bo rzeczywiście upadek komunizmu
dokonał się w sposób zadziwiająco bezkrwawy i zadziwiająco łagodny, jak na to, jak ten komunizm był instalowany. I w związku z tym siłą rzeczy przez lata bardzo wielu ludzi doszukiwało się w różnych akcjach, które rzeczywiście były selektywnie prowadzone przez służby specjalne, przede wszystkim sowieckie, ale także i innych krajów, jakiegoś przemyślanego planu. W moim przekonaniu tego planu nigdy nie było. Jeśli był, to był to plan ratowania systemu, który się nie udał. Natomiast nie było przemyślanego planu przejścia od systemu realnego socjalizmu w kierunku systemu demokracji i demokracji parlamentarnej, systemu wolnorynkowego. W moim zdaniem takiego planu nie było, natomiast były oczywiście wysiłki na rzecz ratowania się konkretnych grup ludzi, którzy starali się albo utrzymać swoje przywileje ekonomiczne, albo utrzymać swoją pozycję w aparacie państwowym. I to się w różnych krajach w różnym zakresie udało. Z prostego powodu, no ponieważ zmiany nie miały charakteru rewolucyjnego właściwie nigdzie, bo nawet jeśli byśmy wzięli Rumunię jako przykład rewolucji, no to im więcej wiemy o tym, tym bardziej wiemy, że te wydarzenia nic wspólnego z żadną rewolucją nie miały. Był to rodzaj wewnętrznego zamachu stanu, tylko upozorowanego na rewolucję, w ramach którego władzę przejął niedawny współpracownik Nikolaja Czałszewsku, czyli Jan Iliescu. I to właściwie to była jedyna tak zwana aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, jest też, powiedzmy sobie jasno, nie przypadkiem bardziej aksamitna niż rewolucyjna. W związku z tym, proszę Państwa, w moim przekonaniu trzeba odrzucić koncepcje spiskowe bardzo zdecydowanie, godząc się z tym, że one się będą pojawiały, i próbować zrozumieć ten mechanizm transformacji, jego przyczyny, jego siły napędowe. I teraz chciałbym, już przechodząc do konkluzji, powiedzieć trochę o tych obszarach, które w moim przekonaniu były najważniejszymi wyznacznikami zmian. Które były najważniejszymi wyznacznikami zmian, czyli były tymi w latach, dziękuję. Były w latach 80. tymi zwiastunami pokazującymi nam tak naprawdę to, czego w pełni doświadczymy w III Rzeczpospolitej. Pierwszy wyznacznik zmian jest najbardziej oczywisty i dotyczy sfery gospodarczej. Lata 80. przy generalnie zapaści sektora państwowego są epoką, w której bardzo dynamicznie rozwija się sektor prywatny. Oczywiście on jest dalej limitowany przez władzę, ograniczany, niemniej jednak on wykazuje wyraźny wzrost. I to oczywiście wszystkim się kojarzy ze spółkami polonijnymi, ale prawda jest taka, i tu myślę też będzie jeden z referatów tego dotyczył, że to nie są tylko spółki polonijne. One są z wielu względów symboliczne oczywiście, także i dla tego procesu dostosowywania się elity władzy do tej nowej rzeczywistości, pozyskiwania, można powiedzieć, przez ten obóz Rakowskiego, tak go nazwijmy, nowych zwolenników dla owej gospodarki rynkowej. Natomiast obok tego rozkwita też, na tyle na ile to było możliwe, sektor prywatny, lokalny, czyli nie mający żadnych inwestycji z zagranicy. Drugim wyznacznikiem tamtej epoki jest ogromny wzrost roli Kościoła katolickiego. Trzeba powiedzieć jasno, my patrzymy, czy bardzo często niestety patrzymy na tamtą dekadę przez pryzmat księdza śmierci, księdza Jerzego Popiełuszki, i przez pryzmat jeszcze kilkudziesięciu innych kapłanów, którzy się bardzo mocno zaangażowali po stronie opozycji. No ale przecież powiedzmy jasno, było ponad 10 tysięcy księży wtedy, czyli zaledwie mniej niż 1% ogółu duchowieństwa angażował się po stronie opozycji. Co robiła cała reszta? No proszę Państwa, to co zasadniczo duchowni powinni robić, czyli zajmowali się działalnością duszpasterską i budowaniem fundamentów pod tą działalność, czyli budową nowych kościołów. Skala budownictwa sakralnego w latach 80., nie będę tego rozwijał, bo przecież wiecie Państwo, była niewyobrażalna nie tylko w skali ówczesnej Europy czy świata nawet, ale także w całej historii Polski, także tej znacznie wcześniejszej, kiedy Kościół nie podlegał różnego rodzaju prześladowaniom. No dlaczego? Dlatego, że obywatele mieli sporo nadwyżek pieniędzy, pustego pieniądza, więc byli bardziej ofiarni, a że księża byli w stanie organizować deficytowe materiały budowlane, to i te budowy szły do przodu.
Oczywiście obok tego rozwój prasy katolickiej, cenzurowanej, ale jednak, i całego szeregu innych przedsięwzięć, które Kościół podejmuje. To jest zwiastun tego, co nastąpi później, po roku 89, zupełnie niewyobrażalnej także i w dziejach Polski roli Kościoła w sferze społeczno-politycznej. To będzie znaczyło bardzo mocno kolejne trzy dekady III Rzeczpospolitej. Zaczęło się to w latach 80. Dalej, proszę Państwa, rzecz, o której ja się zwykle nie wypowiadam, ale bo też na niej się znam najsłabiej, ale nie mam cienia wątpliwości, że zalążki nowej epoki widać w latach 80. w sferze kultury. To w latach 80. tak naprawdę zaczyna się jej komercjalizacja. Obok tej kultury wysokiej, za sprawą z jednej strony złagodzenia cenzury, bo to jest też pewien z wyznaczników, zaczyna się rozwój właśnie kultury masowej. To nie znaczy, że jej wcześniej nie było, tylko że w tym momencie zaczynają w niej dominować te trendy. No, nie przypadkiem słynny film o jednym z twórców disco polo, bardzo lansowanym w ostatnich latach przez TVP, zaczyna się w latach 80., prawda? To nie jest oczywiście tylko disco polo. To są też inne obszary kultury, ale co jest ich wspólnym mianownikiem? To jest ta kultura masowa, kultura popularna. To nie znaczy, że kultura wysoka zanika, ale do tego momentu mieliśmy ewidentną dominację kultury wysokiej nad kulturą masową. W latach 80. wyraźnie to się zmienia. No i wreszcie, proszę Państwa, kiedy się sięgnie do różnych opracowań, na tym też się słabo znam, ale ruch na rzecz równouprawnienia mniejszości seksualnych. To się okazuje, że ruch gejowski w Polsce zaczyna się na ostro w 81 roku. To nie jest przypadek. Czyli widać wyraźnie, że te przemiany także dotyczące obyczajowości pojawiają się w tamtej dekadzie. Podsumowując, jestem przekonany, że ta dekada graniczna to jest najlepsze określenie dekady lat 80. Jestem przekonany, że w tych badaniach na różnych obszarach, które już są bardzo zaawansowane, ale które przecież będziemy kontynuować, warto na ten element graniczności zwracać uwagę, bo moim zdaniem, gdybym szukał jakiegoś klucza, nigdy nie mamy jednego uniwersalnego klucza do zrozumienia żadnego okresu historycznego, ale gdybym szukać tego klucza, który wydaje mi się najbardziej uniwersalny, to będzie nim to mało odkrywcze stwierdzenie, że to była dekada graniczna. Dekada, w którym pewne elementy dyktatury komunistycznej ciągle jeszcze istniały, ale już chyliły się ku upadkowi, natomiast wyrastały na tych stopniowych, zmurszałych, bo to jeszcze nie ruinach, ruiny się pojawią po 89 roku, ale tych zmurszałych coraz bardziej murach twierdzy czy budynku o nazwie PRL zaczynają wyrastać nowe, kiełkować nowe prądy, nowe instytucje, nowe myśli. I to wszystko jest coś, co moim zdaniem odnajdziemy później w dziejach III Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu profesorowi Antoniemu Dudkowi. Jednocześnie przepraszam, w tych pierwszych chwilach trochę zamieszania. Nie będę tego już robił teraz, bo chyba jest to już trochę pozbawione sensu, ale chciałem powiedzieć kilka słów więcej wcześniej o dorobku pana profesora Antoniego Dudka. Zapomniałem, po prostu przepraszam, ale mam nadzieję, że wszyscy, a przynajmniej większość głównych zainteresowanych doskonale wie, czym profesor się zajmuje i zna jego najważniejsze publikacje. Proszę Państwa, teraz mamy dosłownie 2-3 minuty przerwy i przechodzimy do takiej już stuprocentowo tematycznej części naszej konferencji, czyli jest czas na zrobienie sobie herbaty, wracamy za 2-3 minuty. Dziękuję. Pilot.
Które to jest? To jest na to, tak? Grać najlepiej na pulpit. Nie, nie, nie.
Słucham. Kolejność. Najpierw będzie Jakub Maziarz. Potem połączymy się z panem Gryko przez internet, bo jest chory. Potem, nie, przepraszam, potem będzie Krzysztof Madej, potem będzie Arkadiusz Gryko, a potem dopiero, dobrze, możemy tak zrobić. Przepraszam, to ze względu na tamtego chorego człowieka, Krzysztof Madej gdzieś tam ucieka, więc musimy... Szanowni Państwo, to ja już zapraszam wszystkich, zaczynamy pierwszą część naszej konferencji. Proszę też referentów o zajęcie swoich miejsc, dobrze? Proszę Państwa, bardzo proszę. Panie Krzysztofie, bardzo proszę też innych. Panie Jakobie, proszę. Bo za chwilkę się okaże, że nie będzie tego czasu. Nie, nie. Dobrze, szanowni Państwo, przechodzimy do pierwszej części naszej konferencji. Zgodnie z rozkładem jazdy mamy czas do godziny 11.50. Będę pilnował, panowie, czasu i naprawdę proszę się mieścić w tych 20 minutach, bo nie chciałbym brutalnie po prostu przerywać w pół słowa, a jeżeli będzie taka konieczność, to będziemy tak robić. Natomiast mam nadzieję, że wszystko uda się w porządku. Proszę Państwa, zaczynamy od tematu. Ta część w ogóle będzie miała taki charakter gospodarczo-prawny, prawniczy. I zaczynamy od tematu przemiany ustroju PRL w latach 80. O zabranie głosu bardzo proszę pana doktora Jakuba Maziarza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak zostało już powiedziane, moje wystąpienie dzisiaj będzie poświęcone kwestii przemian ustrojowych, jakie zaszły w latach 80. XX wieku w Polsce. Bo faktycznie lata 80. to jest bardzo specyficzny okres właśnie z uwagi na wielość tych przemian, jakie wówczas zaszły. Tego okresu nie da się porównać w zasadzie z żadnym innym okresem w historii PRL-u czy Polski Ludowej. No może z wyjątkiem tego okresu między rokiem 44 a 52, ale to oczywiście było budowanie nowego systemu, natomiast lata 80. to jest zaledwie jego reformowanie. O czterech rzeczach chciałem dzisiaj powiedzieć. O dwóch z nich pan profesor Dudek już wspomniał w poprzednim referacie. To było oczywiście wprowadzenie Trybunału Konstytucyjnego i reaktywowanie Trybunału Stanu. O tych dwóch instytucjach można mówić, można próbować mówić łącznie, choćby z tego powodu, że one zostały wprowadzone do Konstytucji PRL na podstawie tej samej nowelizacji, która miała miejsce na początku 1982 roku, więc niedługo będziemy obchodzić de jure przynajmniej 40-lecie tych dwóch instytucji, ale na tym podobieństwa między nimi się kończą. Nim jednak przejdę do tej tematyki dotyczącej trybunałów, chciałem wspomnieć o nieco zapomnianej instytucji, zapomnianej przynajmniej jak chodzi o kwestię tych reform, które dokonały się w latach 80., a interesującej pod tym względem, że nie wiadomo, czy ta instytucja nie odegrała jednak najistotniejszej roli w tych przemianach, jakie miały miejsce w latach 80., spośród tych oczywiście, które wymienię. To było sądownictwo administracyjne, a ściślej Naczelny Sąd Administracyjny, który co prawda został reaktywowany w ostatnim roku jeszcze poprzedniej dekady, ale tak naprawdę ta dyskusja o wprowadzeniu czy to sądownictwa administracyjnego, czy sądownictwa konstytucyjnego, czy Trybunału Stanu toczyła się w zasadzie jednocześnie i to był taki pewien pakiet zmian, który wówczas nastąpił. No i faktycznie można znaleźć pewne analogie między nimi, bo przecież sądownictwo administracyjne to nic innego jak kontrola administracji w skali mikro. Sądownictwo konstytucyjne to kontrola, powiedzielibyśmy, w skali makro. I Trybunał Stanu, no to kwestia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa. To, co te wszystkie instytucje łączy, to to, że w pracach nad Konstytucją PRL z 1952 roku bardzo
wyraźnie podkreślano, że każda z nich jest absolutnie niezgodna z podstawowymi założeniami ustroju socjalistycznego i że nie może w żadnej formie w ustroju socjalistycznym istnieć. Te tezy formułował przede wszystkim główny twórca Konstytucji z 1952 roku, przynajmniej główny, jak chodzi o prawników, czyli profesor Stanisław Rozmaryn. I później, dopiero upływ czasu, upływ kilku dekad, doprowadził do tego, że ta optyka się zmieniła. W jakiś sposób powstało przyzwolenie na pojawienie się tych zmian. Jak mówimy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, to może nie jest ważne to, czym on się zajmował, ale wbrew pozorom ważniejsze jest to, co wyłączono spod zakresu jego kognicji. Więc wyłączono oczywiście wszystkie sprawy kontrowersyjne, bo to sprawy wyznaniowe, sprawy związane z prawem prasowym, z prawem do zgromadzeń, z prawem do stowarzyszania się. Natomiast charakterystyczne jest to, że w dekadzie lat 80. ta jego kognicja rosła i Naczelny Sąd Administracyjny zakresem swojego oddziaływania obejmował także coraz to nowe aspekty działalności administracji. To tam pojawiła się kontrola cenzury nawet, prawa prasowego, kontrola podatków, później kwestie antymonopolowe. W każdym razie szacuje się, że już w roku 1980 około 90% decyzji administracyjnych wydawanych w PRL-u mogło być poddane kontroli sądowo-administracyjnej. Następną instytucją jest Trybunał Stanu. Jak powiedziałem, instytucja w pewien sposób podobna do Trybunału Konstytucyjnego, jak chodzi o jego genezę, przynajmniej tą genezę PRL-owską, ale Trybunałowi Stanu w mojej sądzę, że nie ma sensu poświęcać przesadnie dużo miejsca, bo jest to przykład najbardziej fasadowej instytucji, to zarówno jak chodzi o wiek XX, jak chodzi o II Rzeczpospolitą, PRL, jak i III Rzeczpospolitą, bo tak naprawdę ten Trybunał Stanu, jego działalność zawsze nigdy nie przybrała jakiegoś, nawet nie dużego, ale choćby takiego rozmiaru, jaki oczekiwano. Oczywiście, jak wiemy, Trybunał Stanu został przywrócony w 1982 roku i nawet całkiem jasno mówiono, że on jest przywrócony specjalnie dla Edwarda Gierka i jego ekipy, co oczywiście stało w pewnym dysonansie z kwestią realizacji tej znanej rzymskiej paremii, że nie ma kary bez ustawy obowiązującej w momencie popełnienia tego czynu. Z tego jednak ustawodawca czy ustrojodawca ówczesny wyszedł w pewien sposób obronną ręką, bo przewidział, że te czyny, których dokonano przed wejściem w życie Trybunału Stanu, także mogą podlegać orzecznictwu tego Trybunału, ale wtedy jakby sankcją za nie nie jest kara, a jedynie jest stwierdzenie tej bezprawności tych czynów. No i chyba być może właśnie w tym należałoby dopatrywać się klęski tego Trybunału Stanu, no bo w sumie ta odpowiedzialność miała być bardzo iluzoryczna, jak chodzi o działanie tych, dla których Trybunał Stanu miał być, czy nawet został powołany. No i kolejna instytucja, której chyba trzeba poświęcić tutaj najwięcej miejsca, czyli Trybunał Konstytucyjny, a to z tego powodu, że faktycznie wywarł on największy wpływ na kształt ustroju i to nie tylko PRL-u, nie tylko drugiej połowy lat 80., kiedy zaczął działać, ale także i później. Przepraszam bardzo. Sądownictwo konstytucyjne, podobnie jak odpowiedzialność konstytucyjna czy sądownictwo administracyjne, no nie wpisywało się absolutnie w ustrój socjalistyczny. Tym niemniej Polska Rzeczpospolita Ludowa nie była pierwszym krajem, w którym to sądownictwo konstytucyjne przywrócono, a nawet, źle powiedziałem, wprowadzono.
wprowadzono, bo sądownictwo konstytucyjne nie było ówczesnym standardem. Sądy konstytucyjne po raz pierwszy pojawiły się w Czechosłowacji i w Austrii w 1920 roku. Natomiast tak naprawdę popularne stały się dopiero po II wojnie światowej. Pierwszym krajem socjalistycznym, który wprowadził tę instytucję, była Jugosławia. Stało się to w 1964 roku, wtedy znowelizowano konstytucję jugosłowiańską, natomiast faktycznie ten Trybunał Konstytucyjny tam zaczął działać dopiero po 10 latach, w 1974 roku. Pewnym substytutem tego sądownictwa konstytucyjnego było to, o czym w sumie dzisiaj się nie pamięta, ale albo nie wiąże się z tym dużej uwagi, z tego powodu, że faktycznie nie była to zmiana, która odegrałaby jakąś bardzo istotną rolę, że na mocy nowelizacji Konstytucji z 1976 roku przyznano Radzie Państwa kompetencje do stwierdzania niekonstytucyjności ustaw i aktów podustawowych. Z tym niemniej Rada Państwa nigdy z tej kompetencji nie skorzystała. Pewnie dlatego brak jakichś szerszych dywagacji w nauce na ten temat. Jak chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to można powiedzieć, że była to w jakiś sposób wspólna inicjatywa Stronnictwa Demokratycznego, Solidarności, organów samorządu adwokackiego i PZPR-u. Tak naprawdę głównym pomysłodawcą, inicjatorem instytucji wprowadzenia w Polsce Trybunału Konstytucyjnego było Stronnictwo Demokratyczne, w którego postulatach ta instytucja pojawiała się już począwszy od lat 40. Później oczywiście trochę ten pomysł zarzucono i bardzo na poważnie wrócono do tego w latach 60. i w latach 70. Specyfika Polskiego Trybunału Konstytucyjnego była oczywiście bardzo silnie skorelowana z tym istniejącym wówczas ustrojem. To znaczy doskonale wiedziano, że temu Trybunałowi Konstytucyjnemu nie można powierzyć zbyt wielkiej władzy, nawet pomimo tego, że selekcja sędziów do Trybunału Konstytucyjnego była bardzo, powiedzielibyśmy, dokładna. Tak. Nie będę tutaj przeprowadzał wiwisekcji życiorysów sędziów Trybunału Konstytucyjnego pierwszej kadencji, ale mogę na przykład powiedzieć, że stanowisko prezesa powierzono profesorowi Alfonsowi Klawkowskiemu z Poznania, który to był wybitnym specjalistą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Trudno powiedzieć, czy jakiś wpływ na to powierzenie miało to, że był także przez 20 lat zarejestrowany jako tymczasowy, jako tajny współpracownik. Natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że stanowisko wiceprezesa powierzono profesorowi Leonardowi Łukaszczukowi, który to był pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa do 1990 roku na tajnym etacie. Pomimo tej dosyć starannej selekcji, tu jeszcze może dodam, że zdecydowano o tym, że także w Trybunale Konstytucyjnym będziemy mieli do czynienia z parytetem. 6 miejsc było przeznaczonych dla przedstawicieli PZPR, 2 miejsca dla przedstawicieli ZSL, 1 dla Stronnictwa Demokratycznego i 3 miało być bezpartyjnych. Pomimo tej starannej selekcji pozostawiono wiele hamulców bezpieczeństwa, jak chodzi o działanie tego Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim jego wyroki nie były ostateczne. Strony mogły wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy przez pełny skład Trybunału. To stało się tylko jeden jedyny raz i to w pierwszej sprawie, jaka była rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny. Później z tego już zrezygnowano. To znaczy próbowano jeszcze 2 razy to zrobić, ale to się nie udało, nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Poza tym te wyroki nie były ostateczne w tym sensie, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdziłby niekonstytucyjność ustawy, to takie orzeczenie miał prawo Sejm oddalić większością 2/3 głosów. I to może nam się wydawać jakiś horrendum z dzisiejszego punktu widzenia, bo możemy powiedzieć, że czym innym jest niekonstytucyjność, a czym innym jest wola polityczna, która jest prezentowana przez Sejm, wyrażana przez Sejm, taki czy inny. Ale nie można temu działaniu odmówić pewnej logiki, w tym sensie, że zmiana konstytucji PRL następowała dokładnie tę samą większością. Jeżeli więc Trybunał Konstytucyjny stwierdzałby niezgodność jakiejś ustawy z konstytucją, to
tę samą większością można byłoby to orzeczenie oddalić i w ten sposób niejako dokonać materialnej zmiany tej konstytucji. I co ciekawe, w PRL-u nie zdarzyło się, ażeby Sejm oddalił orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, natomiast zdarzyło się już to po roku 1989, zdarzyło się to dokładnie 8 razy. Jak chodzi o to, czym zajmował się Trybunał Konstytucyjny, to tych spraw nie było wiele. To były raptem tylko 22 sprawy do 4 czerwca 1989 roku. Przyjąłem taką symboliczną cezurę. Natomiast bardzo charakterystyczne jest to, że w 20 sprawach stwierdzono niekonstytucyjność, natomiast tylko w dwóch tej niekonstytucyjności nie stwierdzono. Natomiast bardzo często zdarzało się, że prokurator generalny PRL wysnuwał tożsame wnioski z Trybunałem Konstytucyjnym, to znaczy w większości tych przypadków, kiedy stwierdzono tę niekonstytucyjność, taki też był postulat prokuratora w toku tego postępowania. To postępowanie w większości dotyczyło tak zwanego prawa powielaczowego, czyli rozporządzeń Rady Ministrów, rozporządzeń ministrów, nawet statutu z BOWiD-u, ale pięciokrotnie zdarzyło się, że Trybunał Konstytucyjny dokonywał także oceny ustaw i trzykrotnie uznał, że są one niezgodne z konstytucją PRL, a dwukrotnie, że nie są. To jest o tyle specyficzne, że Trybunał Konstytucyjny tej kontroli dokonywał w odniesieniu do pewnych norm konstytucji PRL, o których powiedzielibyśmy, że były one niesłychanie ogólne, a pomimo tego wysnuwał wniosek o tej niezgodności. Tutaj mogę tylko przywołać, że na przykład przepisy ustawy emerytalnej uznano za niezgodne z tym przepisem konstytucji PRL, który mówił, że prawa PRL są wyrazem interesów i woli ludu pracującego, albo z tym przepisem, który mówił, że PRL urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej, likwiduje wyzysk człowieka przez człowieka oraz przeciwdziała naruszaniu zasad współżycia społecznego. Tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny istotną rolę zaczął pełnić oczywiście po roku 1989 i to, o czym się dzisiaj nie mówi albo tego nie zauważa, przez pewien czas jego działalność była na przykład bojkotowana przez Sąd Najwyższy. Pierwsze pytanie prawne skierowane przez Sąd Najwyższy do Trybunału Konstytucyjnego to był rok 1995, a to dlatego, że Sąd Najwyższy, czy sędziowie Sądu Najwyższego, czy władze Sądu Najwyższego byli przeciwnikami w ogóle powołania takiej instytucji jak sądowa kontrola konstytucyjności ustaw, albo też liczyli na to, że ta sądowa kontrola konstytucyjności w istocie zostanie powierzona jakiejś nowej, kolejnej izbie Sądu Najwyższego. Tak się zresztą, jak wiemy, nie stało. Co ciekawe, mogę powiedzieć, że jako wyraz swoistego dowartościowania Trybunału Konstytucyjnego traktowano to, że wybór jego sędziów, podobnie jak sędziów Sądu Najwyższego albo Naczelnego Sądu Administracyjnego, musiał być zaakceptowany przez biuro polityczne KC PZPR. No i być może dlatego z tym wyborem pierwszych członków pojawił się pewien problem. Oczywiście o Trybunale Konstytucyjnym można byłoby powiedzieć dużo, natomiast no nie da się ukryć, że poza zakresem jego zainteresowania pozostały kwestie związane z wolnością zgromadzeń, z wolnością zrzeszania się, wolnością religijną. Raczej były to kwestie, powiedzielibyśmy z dzisiejszej perspektywy, nawet nie tyle marginalne, co takie niewiele mówiące laikowi, bo to były kwestie niezgodności aktów podustawowych z ustawą, polegające na przykład na niezachowaniu zasad przyzwoitej legislacji, chociaż uczciwie muszę powiedzieć, że raz jeden zdarzyło się, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości jako godzącej w konstytucyjnie zagwarantowane prawo do własności osobistej. No i ostatnia instytucja, o której przychodzi mi powiedzieć, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich, jest o tyle specyficzna, że to była instytucja zupełnie nowa, nie tylko w polskim systemie prawnym, ale też niepopularna jeszcze wówczas w innych systemach.
Jak wiemy, Rzecznik Praw Obywatelskich to jest instytucja szwedzka, ale tak naprawdę rozpowszechniła się w Europie i w innych krajach po II wojnie światowej. O dwóch rzeczach bym tylko chciał powiedzieć w związku z powołaniem instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Przede wszystkim, że w Rzeczniku Praw Obywatelskich obywatele autentycznie pokładali duże nadzieje, o czym może świadczyć liczba spraw, które wpłynęły do niego w pierwszym roku jego działalności, czyli w roku 1988. To było około 44 tysiące spraw, ale chyba te nadzieje zostały w jakiś sposób zawiedzione, ponieważ już w roku następnym to było tylko 18 tysięcy spraw. No, później ta liczba zaczęła powoli rosnąć i za ostatnie lata, kiedy udało mi się znaleźć statystyki, to jest 30 tysięcy spraw, czyli cały czas mniej niż w pierwszym roku działania rzecznika. Jak wiemy, pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich była pani profesor Ewa Łętowska. Ona została wybrana przez Sejm PRL w listopadzie 1987 roku i to jest pewna anegdota związana z tym, którą chciałbym Państwu na koniec powiedzieć, która ma walor taki, że pokazuje w pewien sposób, obrazuje sposób działania ówczesnych władz. Otóż kandydaturę pani profesor, prezydium Sejmu obwieściło, no, zdaje się, 14 listopada, natomiast 15 głosowano już nad tą kandydaturą. I proszę sobie wyobrazić, że w Sejmie znaleźli się posłowie, którzy zaprotestowali przeciwko takiemu postępowaniu. Przede wszystkim, że ta kandydatura jest niejako wyciągana z kapelusza, że jest tylko jeden kandydat, że jest tylko jeden kandydat na to stanowisko i że nie było żadnej debaty, która miałaby dotyczyć powołania tego rzecznika. No, oczywiście to na niewiele się zdało, chociaż muszę powiedzieć, że byli to posłowie, którzy później mieli całkiem zupełnie inne życiorysy w III RP, bo część z nich była aktywnymi uczestnikami tej polityki III Rzeczpospolitej, bo to był Ryszard Bender i Jacek Piechota, czyli raczej zupełnie dwie strony sceny politycznej. No oczywiście na niewiele się to zdało, tym niemniej pani profesor nie została wybrana jednogłośnie, jak to często bywało, tylko została wybrana większością, no, około 250 głosów. Jeden poseł zagłosował przeciw, a 46 się wstrzymało. I tak się stało, że akurat po zakończeniu tego głosowania pani profesor była przypadkowo na sali obrad, więc od razu odebrano od niej przyrzeczenie i mogła rozpocząć swoje działania. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu doktorowi za ogromnie ciekawe, interesujące wystąpienie. Jeżeli będzie, proszę państwa, jeżeli będą chcieli państwo wziąć udział w dyskusji, to taką dyskusję przeprowadzimy po godzinie 13. Jeżeli okaże się, że głosów do rozmowy jest dosyć dużo, to nawet ewentualnie skrócimy przerwę. Proszę teraz o zabranie głosu drugiego referenta, pana doktora Krzysztofa Madeja, który powie nam na temat handlu zagranicznego PRL w latach 1980-1989 w opiniach współczesnych, analizach i kontrolach. Przyczynek do bilansu. Dzień dobry. Zaczynając od samego początku, to należałoby zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że lata 80. to jest pierwsza rzecz, to jest to, co zostało jakby powiedziane, są bardzo pęknięte, one są pęknięte wewnątrz siebie, tak? Tam mamy różne jakby elementy rzeczywistości, które dzieli, no nie wiem, 3-4 lata, tak? Normalnie byśmy zakładali, że pewne procesy są bardziej stopniowe, bardziej ewolucyjne. To dotyczy lat 80., jeśli chodzi o pewne modele handlu zagranicznego, jeśli chodzi o sposób organizacji, jeśli chodzi o na przykład kierunki rozwoju, kierunki ekspansji. I druga rzecz, no może oczywista, ale taka, że lata 80. no bardzo wypływają z tego, co było wcześniej. I to
z różnych jakby przesłanek. Pierwsza rzecz to jest taka, że w ogóle Polska się otwiera na handel zagraniczny, no wiadomo, po 56 roku. Mamy, tworzą się te różne przedsiębiorstwa, których no, część nazw jest albo znana, albo jeszcze funkcjonuje. Budimexy, Staleksporty, Animexy, one miały status central handlu zagranicznego, taką bardzo atrakcyjną centralą był Polserwis, bo on zapewniał jakby możliwość pracy za granicą. Pojawiają się pierwsze ważne kontrakty i pierwsze dosyć anegdotyczne wpadki, jak nie wiem, budowa portu w Famaguście, gdzie tamśmy zapłacili około 200 milionów ówczesnych złotych, dołożyliśmy, ale też tworzy się pewien ład, na przykład w tak zwanym pierwszym obszarze płatniczym, czyli tym zdominowanym przez Związek Sowiecki. Na przykład od 1963 roku mamy rubel transferowy, tak jako pewną jednostkę obrachunkową przez Bank Współpracy w Moskwie. Notabene ten bank po jakichś tam ewolucjach prawnych nadal istnieje. No, oczywiście już nie zapewnia jakby stabilności rozrachunków w rublach transferowych, ale, jakąś wymianę handlową między dawnymi krajami RWPG no, finansuje, kredytuje, oczywiście w mikroskali. I mamy następnie lata 70., co jest taką ciekawostką, na przykład przeglądając materiały Najwyższej Izby Kontroli, zespołu zajmującego się handlem zagranicznym i gospodarką morską, to jest tak, że odwołania do pewnych rozwiązań funkcjonalnych są z lat 70., ale normatywy, ten porządek normatywny, przynajmniej do wewnętrzne normatywy, wytyczne, zarządzenia odwołujące się jak na przykład centrale handlu zagranicznego czy przedsiębiorstwa handlu zagranicznego mają działać, jak mają funkcjonować z podmiotami gospodarczymi w Polsce są z lat 60., czyli ład instytucjonalny lata 60., a pewien, jakby to powiedzieć, kierunek działania to są lata 70., tylko że rok 79. i rok 80. to jest załamanie tego. I tak naprawdę taką pierwszą jakby konkluzją, która się da wysnuć, jest to, że próbowano odbudować przynajmniej na poziomie wartości bezwzględnych, no to, co osiągnięto w latach 70., a przy całym sceptycyzmie i jakby no też nie miejsce, żeby omawiać tutaj politykę gospodarczą czy jakby handlu zagranicznego epoki lat 70., ale to był wzrost sześciokrotny, to znaczy 6-7 wolumen eksportu i importu Polski się zwiększa no mniej więcej siedmiokrotnie. On się załamuje o parę miliardów dolarów w latach 1979 i 1980, ale to jest z poziomu około miliarda dolarów. Tam są dosyć pewne problemy, jak to liczyć, bo mamy dolary, tak zwane złote dewizowe, które były jednostką rozrachunkową i mamy ruble transferowe. To trzeba jakoś ujednolicać, sprowadzać do wspólnego mianownika, ale mniej więcej możemy mówić o kwocie bazowej na początku lat 70. około miliarda dolarów eksport, import, 7, przy czym no jest tutaj już nadwyżka importu pod koniec lat 70. No i potem załamanie rok 80. i rok 81. I następnie następuje odbudowa tego, tylko że już na innych kierunkach. Ale żeby na przykład pokazać, jaki był dosyć wysoki poziom skoku do początku lat 80., no trzeba wspomnieć na przykład sprzedaż tak zwanych wyrobów gotowych, czyli obiektów gotowych, cukrowni, elektrowni. To jest wzrost od początku lat 70. do końca lat 70. o kilkanaście procent. I te rynki w jakiejś mierze zostaną utrzymane. Natomiast mamy stan wojenny, mamy wprowadzenie sankcji gospodarczych, no przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. To jest przede wszystkim zablokowanie kredytów, zablokowanie kontaktów, zablokowanie transportu. Część banku, na przykład są wspomnienia pracowników HZ-u
z Niemiec też w momencie przestaje kredytować działalność. Oczywiście znajdują się inne banki, które chcą na tym zarobić. Jest wysoka stopa zwrotu, więc jednak się decydują kredytować działalność. Trzeba pamiętać, że spółki tworzone za granicą to nie jest pomysł drugiej połowy lat 80. Różne spółki, które zakładały centrale handlu zagranicznego, przedsiębiorstwa, one istniały w latach 70. na przykład, bo tylko w ten sposób można było funkcjonować na danym rynku, czy na przykład funkcjonować w Niemczech poprzez jakieś podmioty wzajemnie powiązane. Teraz przechodząc do struktury. Ta struktura, która się mniej więcej ukształtowała w latach 60., nadal będzie istniała w latach 80., ale z paroma wyjątkami. Po pierwsze mamy Ministerstwo Handlu Zagranicznego oraz łączone z żeglugą oraz z gospodarką morską. Są struktury biuraców handlowego, one kiedyś były bardzo duże. Na przykład w ambasadzie w Moskwie podano mi anegdotę, że to było mniej więcej pół na pół, plus przedstawicielstwa polskich firm. Mamy te przedsiębiorstwa czy centrale handlu zagranicznego i mamy wreszcie tych, którzy tak naprawdę to tworzyli, czyli przedsiębiorstwa. Przy czym paradoks często polegał na tym, że coś było w interesie PHZ-u, zawiera umowę w imieniu bydgoskiej firmy, tak? Ona ma wyprodukować ileś suszarek do NRD. Się okazało, że nie, dlatego że nie jest w stanie tego wyprodukować, ponieważ te silniki to pochodzą z Węgier. I Węgrzy nie zwiększą tych dostaw. Więc zaczynały się kary umowne. Było pytanie, kto ma je płacić. Z drugiej strony pamiętajmy o jednej rzeczy. Kraj, nie oszukujmy się, niezbyt rozwinięty, z reguły korzysta z wyspecjalizowanych agent w handlu zagranicznym. Nie wiem, Korea się bardzo rozwinęła dzięki Kotrze między innymi. Nadal w tej chwili istnieją w formie agencji, ale jeszcze kilka lat temu istniały przy ambasadach WPHI niepodlegające MSZ-owi, tylko Ministerstwu Gospodarki. No bo ja już nie mówię, że przeciętne gospodarstwo rolne nie sprzeda swoich towarów za granicą, ale przeciętna fabryka w Bydgoskim również. Więc taki model wyspecjalizowania oprócz monopolu na handel zagraniczny zagwarantowanego w Konstytucji, a wcześniej realnie wdrożonego przed 1952 roku, wynikał trochę z kryteriów funkcjonalnych. Druga RP też poprzez kartele na przykład sprzedawała cukier. Ale ponieważ tych dewiz nie ma, jest zwiększone zadłużenie. Zaczyna się mówić, każdy może być eksporterem. I od 1982 roku w ramach tak zwanego pierwszego etapu reformy gospodarczej się udziela koncesji na eksport. Tak? Zachowany monopol, ale już, czyli troszeczkę się omija PHZ-y w ten sposób. Jak są wyniki kontroli NIK, to okazuje się, że wcale takie tłumy nie ruszyły. To naprawdę, po pierwsze to jest moment sankcji, moment załamania, a po drugie to wymaga jednak dużego wkładu. To jest taka pewna bariera wejścia, trzeba znać języki, trzeba mieć kontakty, trzeba mieć sieci i tak dalej. Potem w tą niszę wchodzą spółki polne, wchodzą też większe przedsiębiorstwa. Na przykład one mają już własnych poza PHZ-ami przedstawicielstwa czy spółki. Nie wiem, Polfa to już zaczęła to robić, ta 70 na przykład miała swoje spółki na kontynencie afrykańskim. Natomiast pojawia się inna bariera, oprócz czynników, nazwijmy to, geopolitycznych. My w związku z problemami z zadłużeniem zaczęliśmy negocjować wejście do tego, z czego wyszliśmy tam 30 lat temu, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, ale po stanie wojennym już rozmów z nami nikt nie chce prowadzić na ten temat, wszystkim Stany Zjednoczone. Jak już wspomniałem, są sankcje. To się oczywiście zaczyna 83, 84, także apele Ojca Świętego, przywódców Solidarności o stopniową redukcję tych sankcji. Ale też to już będzie tutaj pewnie w innym wykładzie, nie do końca się pewnie okazywały skuteczne, zwłaszcza, że handel zagraniczny w Polsce się przeorientowuje.
O ile pod koniec lat 70. jest mniej więcej 50-50, przy założeniu, że rubel transferowy się opłacał dla importu, ale mniej się opłacał dla eksportu, o tyle pod koniec lat 80., 88., 89., no jest przewaga tego pierwszego obszaru opłatniczego, czyli krajów, nazwijmy to, obozu socjalistycznego, aczkolwiek dobijamy do pewnych parametrów utracona, czy jakby no, które zostały zachwiane pod koniec lat 70. Oczywiście też dolar już jest trochę inny, tak? Znaczy te 8 miliardów dolarów, czy 9 pod koniec 70. to jest trochę coś innego niż pod koniec lat 80. Natomiast to, co się okazuje problemem w handlu zagranicznym, to jest to, że tak jak wspominają przedstawiciele, nawet jeżeli się odejdzie od tych różnych uwarunkowań politycznych, to okazuje się, że my niespecjalnie już co mieliśmy, znaczy niespecjalnie byliśmy w stanie poszerzać swoją ofertę, tak bym to powiedział. Węgiel, tak jak sprzedawaliśmy te 30 parę milionów ton pod koniec lat 70., byliśmy w stanie je sprzedawać pod koniec 80., tylko troszeczkę kierunki się zmieniły. Bardziej pierwszy obszar. Ale już na przykład są parametry, że to był gorszy węgiel. Że te maszyny jakby, no, nie wiem, gorzej wyrabiały. Nie przetwarzaliśmy też tego. Więc tutaj jakby była mniejsza wartość dodana eksportu. Częściowo, i tutaj też trzeba pamiętać, że pewne zjawiska, na przykład w eksporcie, to nie jest tak, że to się tak rok do roku. Kupiliśmy coś, nie wiem, licencję, ona się zbilansuje. Czasami upłynie kilka lat. I na przykład parę takich zakupów, które były trochę no, na szybko kupowane, na przykład rozwój technologii w mleczarstwie, mleko w proszku, też pewne rodzaje serów, my zaczynamy je dosyć dobrze sobie z tym radzić w drugiej połowie lat 80. No pamiętajmy też, że w ogóle zmienia się też podejście do Polski. Tak? W 87 roku te sankcje ostatecznie zaczynają być zniesione. W 1986 roku jest przywrócona przez Stany Zjednoczone klauzula najwyższego oprocentowania. W 1988 roku mamy tak naprawdę, znaczy RWPG nawiązuje stosunki z EWG. To jest troszeczkę inny jakby model. Tak? Klimat jest dobry. Natomiast się okazuje, że jakby te zasoby gospodarcze, tym co można by sprzedać, są no, bez mocnego zakredytowania, no, zaczynają się raczej wyczerpywać. Tak? Poza tym na przykład my tego węgla, ten węgiel po pierwsze to, jakby, to też była huśtawka surowców. Lata 70. to jest problem podniesienia cen na ropę naftową, ale też to pociągnęło węgiel. Druga połowa lat 80. ceny na ropę, co też było dużym problemem ZSRR, spadają. Spada też cena węgla. Dosyć dobrze funkcjonuje, mówię, w tych niszach się rozwija handel spożywczy, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. On jest ważny, on jest taki spektakularny. Idzie się do supermarketu, nie wiem, byłem w połowie lat 80., no to co, polska wódka i supermarketu w Niemczech, polska wódka i szynka. Tylko, że dla kraju dużego, rozwiniętego, to jest kilkanaście procent eksportu. To druga RP, która startowała z niskiego pułapu, miała 40%, to były artykuły spożywcze i stąd się zaczęła ta kariera, między innymi szynki w puszce. Więc natomiast tej oferty atrakcyjnej dla krajów kapitalistycznych jest coraz mniej, jeśli chodzi o przemysł maszynowy, jeśli chodzi o eksport, no nie wiem, samochodów, na przykład Polonez, pierwsza połowa lat 80., który był pod koniec lat 70. naprawdę nieźle przemyślanym rozwiązaniem, tak? Taki samochód z niższej cena z niższej półki, ale wyposażenie jest wyższe. Natomiast, no nie wiem, w połowie lat 80. tam pracowali, czytaśmy, poborowi z wojska, tak? Bo, więc jakość tego była po prostu dosyć niska, nam to, mówiąc kolokwialnie, odsyłano. Więc jest problem z poszerzeniem wolumenu sprzedaży. Mało tego, to też dotyczy krajów socjalistycznych, bo można powiedzieć, no tutaj były względy polityczne, ale na przykład Czechosłowacja, która była bardzo sceptyczna do momentu wprowadzenia stanu wojennego i potem zaczyna być sceptyczna wobec Polski i polskiego kierownictwa do 1988 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego jest taka, no
zbudowana postawą, gotowa do współpracy gospodarczej, politycznej. My nawiązujemy umowę, ona podobnie jak ZSRR nam udziela różnych takich no, preferencyjnych kredytów po wprowadzeniu stanu wojennego. Potem się okazuje, że my nie jesteśmy w stanie wykonać tych umów. Znaczy, mając zagwarantowany rynek, odbiorcę, ale trzeba jeszcze dostarczyć, wyprodukować towar. I tutaj zaczynają być problemy. Co ciekawe, w drugiej połowie lat 80. problemy się zaczną w drugą stronę. Czechosłowacja też nie będzie w stanie wykonać pewnych umów na rzecz Polski. Coś się zaczyna dziać już po obu stronach. Więc jakby konkludując to, co powiedziałem, lata 80. to jest, mówię, taka próba odbudowy rzeczywistości przy mocnej już takiej pluralizacji instrumentów, na zasadzie no już nie przez te PHZ, tylko jak jesteście w stanie, to sprzedawajcie, przy przyzwoleniu na różne instrumenty, ja nie chcę w tym momencie opowiadać o związkach Centra Handlu Zagranicznego z FOZ-em, no ale oczywiście, że te podmioty musiały uzyskać pewną autonomiczność finansowania, żeby sobie w ogóle poradzić na tych zachodnich rynkach. Natomiast pewnego szklanego sufitu, abstrahując od no, obciążenia ciągle eksportu spłatą długów, tak? Możemy te 18 miliardów jednak chyba spłaciliśmy w latach 80., to nadal było dużo, no potem też były te negocjacje z klubem londyńskim i paryskim. Pewnego szklanego sufitu poza produkcją być może przetworzonej żywności, my już w latach 80. jakby nie byliśmy w stanie przebić i nie wynikało to z biurokracji, czy też z sprawności struktur PHZ, tylko z tego, co było pod tym, tak? Z tych jakby możliwości produkcyjnych, konkurencyjnych polskiej gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu doktorowi Madejowi. Rzeczywiście wiem, że to był tylko drobiazg, ale ta informacja o tym, że żołnierze poborowi w pewnym sensie przyczyniali się do powstania egzemplarzy samochodu Polonez robi wrażenie. Proszę państwa, teraz będziemy świadkiem sytuacji, która nas dotyka z powodów pandemiczno-chorobowych i innych, ale dzięki temu, że mamy technikę XXI wieku, połączymy się przez internet z panem doktorem Arkadiuszem Gryko, który nie wiem, czy ze względu na stan zdrowia będzie w stanie wygłosić cały referat, ale ten referat, czy jego skrót brzmi: z reformami na sztandarach, próby przeobrażeń gospodarczych w Polsce w latach 80. XX wieku. I bardzo proszę pana doktora o przybliżenie nam chociaż tych założeń ze swojego referatu. Dziękuję panie doktorze. Najmocniej przepraszam państwa, że nie mogę być dzisiaj na miejscu razem z państwem, ale choroba mnie rozłożyła, ciężko mi się mówi i umówiliśmy się, że rzeczywiście taką skróconą wersję swojego wystąpienia państwu przedstawię. Jak zasygnalizował pan doktor Spałek, tematem mojego wystąpienia dzisiejszego są reformy gospodarcze. Reformy gospodarcze, a więc hasło, które tak naprawdę towarzyszyło Polakom przez całą dekadę lat 80. Słowa te były odmieniane niejako przez wszystkie przypadki w prasie, radiu, telewizji. Pojawiały się też niezwykle często w rozmowach zwykłych Polaków, którzy byli niezadowoleni ze swojego położenia ekonomicznego, w jakim się w tamtym okresie znajdowali. Władze przez całe 10 lat właściwie mówiły, że reformują gospodarkę. Planowały reformy, konsultowały reformy, oceniały, korygowały, potem znowu planowały, oceniały i można by powiedzieć, że temat ten nie schodził niejako z pierwszych stron partyjnych gazet. Polacy jednak niespecjalnie widzieli efekty tych działań reformatorskich, a jednym z takich bardziej widocznych to była ciągle rosnąca liczba nowych uregulowań prawnych, które to
powstawały wraz z kolejnymi etapami reformy. Reformy w dekadzie lat 80. rozpoczęły się już na początku tej dekady. Władze niejako zostały przymuszone do tych reform, po pierwsze sytuacją gospodarczą, gdyż Polska po dekadzie Edwarda Gierka, polska gospodarka była w niezwykle opłakanym stanie, między innymi z bardzo dużym długiem zagranicznym, którego nie była w stanie obsługiwać, i z rozbudzonymi też aspiracjami konsumpcyjnymi polskiego społeczeństwa. Wyraz tych aspiracji konsumpcyjnych był widoczny chociażby przy okazji strajków sierpniowych, gdzie między innymi pojawiła się kwestia przeprowadzenia konsultowanej ze społeczeństwem reformy gospodarczej. Poddane presji władze przystały na to, ale powiedzieć trzeba jasno, że tą presję na polskie władze wywierali nie tylko sytuacja ekonomiczna, nie tylko strajkujący robotnicy, ale też zachodni wierzyciele, którzy oczekiwali od władz PRL-u podjęcia działań reformatorskich, no, chcieli wiedzieć, tak, czy będą mieli szansę na odzyskanie pożyczonych Polsce pieniędzy. Więc władze dość szybko rozpoczęły pracę nad nową reformą, bo już we wrześniu 80. roku powołano nawet władze partyjno-rządowe, powołały nawet komisję do spraw reformy gospodarczej. Jednak na początku komisja ta nie przedstawiła od razu jakiegoś jednego wspólnego programu reform. Wdrożono tak zwaną małą reformę, która miała przygotować przedsiębiorstwa do działania w warunkach po wprowadzeniu reformy właściwej. Tak naprawdę ta reforma w dużej mierze sprowadzała się tak naprawdę do zwiększenia samodzielności przedsiębiorstw, do zniesienia limitów zatrudnienia, chociażby powiązania funduszu płac z wielkością produkcji. Te kwestie, nie można powiedzieć jednak, żeby ta reforma się udała. Same przedsiębiorstwa nie do końca były zainteresowane tym, żeby tę reformę, żeby korzystać z tych możliwości. Wprowadzenie jakby tej małej reformy pokazuje też, że władze na początku też jakby nie wiedziały, w którą stronę jeszcze iść do końca tak naprawdę, ponieważ ścierały się dwa stanowiska. Jedno mówiące o tym, że należałoby wprowadzić elementy bardziej radykalne i w kierunku gospodarki bardziej rynkowej. Inne sprowadzały się do takiego jakby poprawiania niewydolności tego systemu socjalistycznego. Władze tak naprawdę nie zamierzały jednak rezygnować z tych pryncypiów socjalistycznego gospodarowania i to była jakby największa słabość tej reformy. Zgodnie z obietnicą złożoną strajkującym robotnikom, reformę, właściwie podstawowe założenia reformy gospodarczej, bo tak nazywał się ten dokument, poddano dyskusji społecznej. Okazało się, że jest to dokument daleki od oczekiwań, tak naprawdę daleki od oczekiwań. Razy zbierał z jednej i z drugiej strony. Jedni zarzucali mu, że jest zbyt daleko idący, drudzy, że jest zbyt zachowawczy, że jest zbyt ogólnikowy, że nie rozdziela jakby doraźnych działań naprawczych od prawdziwej reformy. Cała reforma, to tak w skrócie właściwie, w kwestiach przedsiębiorstw sprowadzała się do tego sławnego 3S, a więc samodzielność, samorządność i samofinansowanie, które dawało większy wpływ załogom przedsiębiorstw na podejmowane decyzje, pozwalało na większe planowanie chociażby kwestii związanych z wielkością produkcji przez przedsiębiorstwa, no i zmuszało do prowadzenia procesów inwestycyjnych niejako na własny rachunek. Oczywiście mówiono też o zrównaniu praw wszystkich trzech sektorów w gospodarce. Planowano też wydzielenie z Ministerstwa Finansów Narodowego Banku Polskiego. Z uwagi na to, że reformę tę
wdrożono szybciej niż planowano, bo już w styczniu 1982 roku, a więc w warunkach stanu wojennego, weszła ona w życie, kiedy nie była przygotowana pod względem legislacyjnym jeszcze. Wielu aktów prawnych brakowało i to nawet ważnych aktów prawnych, bo na przykład ustawa o restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw weszła w życie w czerwcu 1983 roku dopiero, a na początku 1984 roku pojawiła się ustawa o zakładowych systemach wynagradzania. W tym czasie, zresztą jak wyliczył w jednej ze swoich publikacji pan doktor Grala, przyjęto 530 różnego rodzaju aktów prawnych, które miały regulować działanie gospodarki w tym okresie, a tak naprawdę wprowadzały w dużej mierze chaos. Trudno więc mówić, że ta reforma przyniosła jakby większe efekty. Same spotkało, wprowadzanie jej spotkało się też z dużym oporem chociażby i administracji gospodarczej, samych przedsiębiorstw, właściwie momentami też same władze jakby podejmowały decyzje, które stały w sprzeczności z tymi celami, które gdzieś na początku głoszono. Nie można jednak powiedzieć, że nie dało żadnych efektów, no bo sytuacja gospodarcza Polski poprawiła się w połowie lat 80. Dynamika ta była gdzieś, niektórych wskaźników gospodarczych była dość korzystna, ale i tak nie możemy mówić o sukcesie, ponieważ i tak były to wyniki słabsze niż w 1978 roku w wielu przypadkach jeszcze. A więc to, że ta reforma nie wyszła, widzieli najbardziej Polacy przede wszystkim, których położenie ekonomiczne wcale się nie poprawiało. Widziały też władze partyjne. Przecież rok temu w tym miejscu mówiliśmy na konferencji poświęconej ostatniej dekadzie PZPR-u właściwie o tym, jak partia straciła poparcie w społeczeństwie i też w jaki sposób traciła na masową skalę członków, więc no, widzieli to tak naprawdę wszyscy. Hasło drugiej reformy, nazwanej później drugim etapem, bo tak naprawdę no, nikt nie chciał przyznać się, że ten pierwszy etap, że ta pierwsza reforma nie wyszła, pojawiło się po raz pierwszy latem w 86 roku, jednak prace tak naprawdę nad reformą rozpoczęły się dopiero w pierwszym kwartale 87 roku, w kwietniu. Tezy reformy opublikowano w Rzeczpospolitej. Już wtedy pojawiały się głosy, proszę Państwa, mówiące o tym, że no jeśli władza nie odważy się na zerwanie z tymi pryncypiami gospodarki, dogmatami właściwie socjalistycznego gospodarowania, takimi jak dominacja własności państwowej w gospodarce, czy niechęć do małych i średnich przedsiębiorstw, to tak naprawdę niewiele uda się zrobić. Przygotowana reforma z jednej strony szła dość daleko, tak, bo na przykład pozwalała na tworzenie spółek z udziałem Skarbu Państwa, z drugiej strony wycofywała się chociażby z tej idei samorządności, która była zawarta jeszcze w pierwszym etapie reformy gospodarczej. No, mówiła też tak naprawdę o konieczności jakby rozwoju wzmocnieniu rozwoju przedsiębiorczości, ale tylko tak naprawdę w sektorze usług i w sektorze handlu, co miało pomóc w zaspokojeniu potrzeb tych konsumenckich właściwie społeczeństwa. Ważnym elementem miało być też urealnienie cen, czyli tak naprawdę podwyżka tych cen. Tego władze gdzieś obawiały się najbardziej. W związku z tym pojawił się pomysł jakby podzielenia się odpowiedzialnością za te potrzebne, ale niepopularne decyzje ze społeczeństwem. Tak narodziła się idea referendum, w którym zapytano się Polaków o to, czy gotowi są na pewne wyrzeczenia, aby później żyło im się lepiej. To tak upraszczając te pytania, które zostały zadane Polakom. Tyle tylko, że sposób przeprowadzenia tego referendum, a właściwie ustalenie wysokiego progu prawomocności tego referendum, wysokiego nawet jak na standardy państw demokratycznych, doprowadził do tego, że tak naprawdę nie udało się władzy uzyskać takiego poparcia, na jakie władze liczyły. No, ta porażka miała twarz premiera Zbigniewa Messnera, którego obwiniano za to niepowodzenie.
Messner w dość trudnych warunkach musiał jednak dalej reformować gospodarkę. Sposób, w jaki wprowadzał reformę cenową, no doprowadził do jego upadku. Dopiero tak naprawdę wraz z nastaniem kolejnego premiera, a więc Mieczysława Rakowskiego, którego uważano za liberała i reformatora, te reformy rzeczywiście zaczęły, te reformy zaczęły mieć taki bardziej namacalny wymiar, bo wszystkie te działania, które prowadziły w krótkim okresie swoich rządów Rakowski, tak naprawdę towarzyszyły im takie hasła jak stawianie spraw z głowy na nogi oraz nic, co nie jest zabronione, jest dozwolone, które pozwoliły tak naprawdę na rzeczywiste zrównanie tych trzech sektorów w gospodarce, pozwoliły też na nieskrępowany rozwój działalności gospodarczej, bo ta ustawa Wilczka była niezwykle liberalnym dokumentem, jeśli chodzi o możliwości prowadzenia własnego biznesu. Tak naprawdę jednak reformy, które podjął rząd Rakowskiego w ogóle, no, rządził krótko tak na dobrą sprawę. Ciężko jest powiedzieć, czy gdyby miał dużo więcej czasu, te reformy mogły przynieść by oczekiwane efekty. Patrząc w jakiej sytuacji znajdowała się wówczas polska gospodarka, no, pozwala to prognozować, że to by się jednak nie udało, gdyż na wszelkiego rodzaju... gdyż dla wszelkiego rodzaju reformy było, proszę Państwa, już... Przepraszam, najgorszy. Było już stanowczo za późno. Bez wątpienia jednak Rakowski był największym reformatorem spośród szefów rządu w dekady lat 80. No nie można jednak powiedzieć, żeby prowadził nas prostą drogą do kapitalizmu. No to nie tak, proszę Państwa. Te reformy, które może tak, władze PRL przez całe lata 80. były świadome tego, że te reformy trzeba przeprowadzić, jednak brakowało im tak naprawdę woli większego działania, większej odwagi właściwie. Politycy byli, władze państwowe z Jaruzelskim między innymi na czele były na tyle zachowawcze właściwie, że nie potrafili zmierzyć się z tym tematem i cenę za to wszystko płacili Polacy, bo to Polacy tą wysoką cenę, jaką w transformacji lat 90. zapłacili, to jest cena za zaniechania epoki właśnie między innymi Wojciecha Jaruzelskiego, który nie był w stanie tak naprawdę przeprowadzić skutecznych reform gospodarczych. Tak jak napisałem w tytule swojego wystąpienia, reformy na sztandarach, bo odnoszę takie wrażenie, że hasło reform gospodarczych miało tak naprawdę przede wszystkim walor propagandowy, miało jednoczyć słabnący aktyw partyjny wokół jednej idei, miało pokazać Polakom, polskiemu społeczeństwu, że władze dalej mają pomysł na uzdrowienie sytuacji, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kwestii reform gospodarczych. Miało też uspokoić wierzycieli zachodnich, bo Polsce potrzebne były nowe kredyty zaciągane za granicą. Nawet moment, kiedy ogłaszano chociażby drugi etap reformy gospodarczej, a więc przed 10. zjazdem właściwie, też tak naprawdę to pokazuje, że było to i brak pomysłu początkowo tuż po jego ogłoszeniu, tak, na to, co ma w sobie zawierać ta reforma, pokazuje, że był to tak naprawdę, że było to hasło, które miało walor w dużej mierze propagandowy, a nie walor praktyczny. Więc to władze nie były zdolne tak naprawdę do tego, żeby zreformować socjalistyczną gospodarkę, bardziej jakby chciały wykorzystać reformy do swoich własnych politycznych celów. To, proszę Państwa, byłoby na tyle w tej takiej skróconej wersji tego mojego wystąpienia, bo jak widzicie Państwo, mówienie dzisiaj nie przychodzi mi najłatwiej. Dziękuję Państwu uprzejmie.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję panu doktorowi Arkadiuszowi Gryko. Chciałem tylko się podzielić taką krótką, osobistą refleksją, że jestem bardzo wdzięczny, że o sprawach gospodarki, zresztą w ogóle również poprzednim referentom, że o takich sprawach prawa, gospodarki mówią językiem komunikatywnym, czytelnym. Myślę, że to jest sztuka, bo to są tematy trudne do zreferowania i do opowiedzenia. Proszę państwa, w tej części został nam jeszcze do wysłuchania jeden referat. Referat pana doktora Dariusza Grali, zatytułowany Upadek finansowy PRL w latach 80. XX wieku, istota załamania pieniądza i relacji finansowych z Zachodem wskutek wprowadzenia stanu wojennego. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na dzisiejszych obradach, na konferencji. Też postaram się przekazywać tą wiedzę, która nie jest łatwa, bo dotyczy finansów, w sposób możliwie najbardziej prosty, unikając jakichś skomplikowanych statystyk. Przygotowałem parę rzeczy i myślę, że tutaj będzie pewna ciekawa nowość w stosunku do tego, co już znamy odnośnie dekady lat 80. Otóż posłużyłem się zbiorem danych, które zostały opracowane bardzo skrupulatnie przez zespół Angusa Madisona, takiego słynnego kliometryka, który jest z obszaru mojej wiedzy, rzadko uprawianej w Polsce. Ale postaram się państwu pokazać, dlaczego będziemy mówić o realnych pieniądzach. O realnych pieniądzach, czyli faktycznej wartości pieniędzy w latach 80. w Polsce na poziomie takim, powiedzmy, mikro i makro, takim holistycznym, czyli z punktu widzenia całego kraju. I teraz, co mamy w planie? W planie jest o tym, oczywiście, co ja rozumiem przez upadek finansowy kraju. Dwa, struktura finansowa, struktura finansowania gospodarki. Dalej, system centralnego planowania, rozdzielania administracyjnych cen, podporządkowanie pieniądza w sferze tak zwanej politycznej i realnej. Jakie z tego konsekwencje wynikały dla gospodarki? Wyjaśnienie tak zwanego procesu stopniowego upadku PRL, tak zwany pełzający upadek, ja to tak nazywam właśnie, pełzający upadek finansowy kraju i stan wojenny. Czy on miał jakieś tutaj znaczenie? Czy był jakimś istotnym momentem z punktu widzenia przemian gospodarczych w Polsce? Oczywiście tak. No i w swojej książce, którą pisałem już ładnych lat, parę temu, prawda, na początku lat 2000, spędzając kilka lat w archiwach naszego kraju, mi się wydawało, że ten stan wojenny był takim wtedy istotnym katalizatorem po to, żeby pchnąć reformy do przodu, ale kiedy poznałem źródła zachodnie, proszę państwa, źródła zachodnie do dziejów finansowych Polski zostały ujawnione całkiem niedawno. Otóż w grudniu 2015 roku zostały upublicznione otwarte archiwa Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Ja zapraszam do tego, żeby je studiować, ponieważ one są całkowicie scyfryzowane, zdigitalizowane i dostępne online. No, oczywiście to jest dużo pracy, bo to jest kilka tysięcy stron napisanych w języku angielskim, business English, czyli trzeba znać angielski na takim poziomie, żeby potrafić sobie czytać język finansowy. Ale warto spędzić kilka tygodni i poznać kulisy tego, co się działo faktycznie z naszymi relacjami z Zachodem, jak one wyglądały, prawda? Bardzo, bardzo duży kawałek historii, której w Polsce jest nieznany kompletnie, bo to, co my do tej pory mieliśmy, to były tylko i wyłącznie opowieści dziwnej treści, udostępniane fragmentarycznie przez urzędników, którzy brali udział w tego typu negocjacjach. Tutaj mamy odsłonięte kulisy i ja też o tym trochę wspomnę. O tym też, jak postrzegano Solidarność, jak postrzegano stan wojenny w ogóle, jego wprowadzenie, jak postrzegała finansjera, szefowie wielkich banków. To było zupełnie inne podejście niż politycy. No i więc mamy tutaj przedmiot analizy, czyli gospodarka PRL w jej relacjach z krajami rynkowymi, prawda, kapitalistycznymi, które były z nami w jakiś sposób powiązane i my sami tych związków domagaliśmy, czyli mówię o epoce dekady Gierka, kiedy właśnie urzędnicy Gierka sami zabiegali bardzo intensywnie o te związki. Mieliśmy te związki ze wszystkimi rozwiniętymi krajami zachodnimi, a kredyty były pobrane i tutaj już jest trochę rozbieżności pomiędzy liczba 460 na 480 banków, z których mieliśmy różne kredyty i pożyczki. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę banków w ogóle w Polsce, no to skala imponująca, prawda? Imponujące związki finansowe. One się przekładały też od razu na związki handlowe, bo to były najczęściej kredyty pod kątem konkretnych inwestycji, konkretnych zakupów towarów, materiałów, komponentów, licencji, bardzo dużo powiązań. I to wszystko się musiało praktycznie rozpaść. Dlaczego? No bo kiedy klamka zapadła, czyli postanowiono, że będzie wprowadzony stan wojenny,
to radykalnie wpłynęło na odwrócenie realiów i w ogóle odwrócenie kierunków rozwojowych gospodarki polskiej i przekreśliło szansę, tak naprawdę przekreśliło szansę na to, żeby reforma gospodarcza, która była uzgadniana dość swobodnie, w takiej swobodnej dyskusji od sierpnia 80 roku do praktycznie listopada 81. Mieliśmy wyjątkowy taki czas, który ja określam takim drugim październikiem 56 roku. Tylko w 56 tak było, jak w roku 80-81. Mówię o takiej dyskusji merytorycznie otwartej, gdzie można było wystąpić na przykład oficjalnych rządowych komisjach do spraw reformy gospodarczej i skrytykować konkretnych ludzi ad personam za takie i takie rozwiązania, za takie i takie posunięcia. Jak ja czytałem te akta z narad, stenogramy z narad Komisji do Spraw Reformy Gospodarczej, to byłem w szoku, że ludzie mieli odwagę i mówili o tym, mimo tego, że wiedzieli, że jest bezpieka, agentura, że mogą mieć konsekwencje służbowe, ale występowali i bardzo mocno krytykowali to, co się działo, prawda? Mówili otwarcie o tym, ale w takim kontekście pozytywnym, czyli co musimy zrobić, żeby naprawić. Czyli była taka wola, naprawdę duży entuzjazm. Ludzie wierzyli, w tamtym czasie wierzyli, że mogą się razem zjednoczyć wokół pewnej wspólnej idei reformowania i pchnąć socjalizm na nowe tory. I że to będzie taki socjalizm rynkowy w wydaniu polskim, oryginalny polski socjalizm, który spowoduje, że my z tej pułapki, w którą się dostaliśmy, i tutaj było mówione, że przyczyna główna to nie jest u nas ta przyczyna, tylko tak naprawdę to na Zachodzie. Na Zachodzie ta geopolityka nas zgubiła, prawda? Ten wzrost cen surowców, wzrost cen pieniądza zachodniego, w szczególności dolara, wzrost stóp procentowych to jest to, co nas pogrąża. Staram się nie mówić za bardzo, że to główna przyczyna po stronie wewnętrznej w Polsce. No i teraz co się dzieje? Mamy ten moment, kiedy zmienia się kierownictwo w partii. Według mnie najbardziej krytyczny moment, kiedy pierwszy sekretarz Kania zostaje zastąpiony przez generała Jaruzelskiego, to już było jasne, że będzie rozwiązanie siłowe. I zachodni eksperci wiedzieli w tym momencie, że też będzie rozwiązanie siłowe. Bo tylko pytanie, jakiego typu rozwiązanie siłowe? Czy będzie jakaś radykalna akcja, powiedzmy, przemoc przeciwko społeczeństwu? Raczej eksperci to odrzucali. Na Zachodzie odrzucano, mówiono, że nie, no to jest 10 milionów ludzi zaangażowanych w ruch społeczny. Jakaś radykalna opcja nie wchodzi w rachubę. Może być coś takiego, że będzie narzucane więcej, powiedzmy, takich aktów, przepisów, które będą krępowały społeczeństwo i starały się po prostu wprowadzić Solidarność w gorset struktury, instytucji perelowskich. Tak sądzono. No i druga jeszcze była opcja interwencji zewnętrznej Związku Radzieckiego. To generalnie po marcu 1981 odrzucano, bo uważano, że Związek Radziecki, mając doświadczenia wcześniejsze z takich interwencji, pamiętajmy, że one były już na Węgrzech, były też w Czechosłowacji, nie przyniosły pożądanych rezultatów, to znaczy dawały tylko tak naprawdę kompromitację na arenie politycznej i poważne straty właśnie w prestiżu, do tego koszty finansowe, więc raz odrzucano tą opcję, że może dojść do interwencji Związku Radzieckiego, Armii Układu Warszawskiego. Jeśli już, to tylko w tym przypadku, kiedy kierownictwo partyjne sobie nie poradzi. No i oczywiście były dwie główne opcje. Stanisław Kania był zwolennikiem, żeby właśnie ogarnąć Solidarność i jakoś ją wchłonąć przez system socjalistyczny. On w to wierzył, i żeby nie używać siły. No i generał Jaruzelski, który, tak jak słusznie zauważył profesor Dudek, to był człowiek, który był naprawdę rusofilem, uwielbiał Rosję. Był generałem, który tak naprawdę miał mundur polski, ale faktycznie tak naprawdę wypełniał służbę wobec Związku Radzieckiego i on słuchał uważnie. Słuchał, starał się wsłuchać również w te komunikaty, które płynęły nieoficjalnie z Kremla i on rozumiał, że Kreml nie akceptuje w ogóle Solidarności, w ogóle nie akceptuje tego sposobu myślenia, co reprezentuje Solidarność. Rosjanie uznawali, że to jest kontrrewolucja antysystemowa, w związku z tym Jaruzelski przyjął tą opcję, to ten punkt widzenia i no i on reprezentował właśnie siłowe rozwiązanie. Wybrał to najbardziej brutalne rozwiązanie siłowe, czyli użycie całej armii, całej dostępnej armii, sił milicyjnych i SB do tego, żeby stłumić ruch społeczny Solidarność. I teraz w momencie, kiedy on został wybrany, praktycznie przesądzona sprawa, no i teraz wszyscy czekali, kiedy to się wydarzy, prawda? Wybrano taki bardzo niefortunny moment na użycie siły, czyli okres przed świętami Bożego Narodzenia, ale to też, biorąc pod uwagę społeczne uwarunkowania w Polsce,
kiedy jest tak zwane wyciszenie społeczne i skupienie na tym, że zajmujemy domem i przygotowaniem do świąt, to było też idealnie wybrane, bo wtedy ludzie nie są skorzy do tego, żeby się angażować publicznie. W związku z tym na jakiś atak taki właśnie to był idealny moment. I teraz w jakiej sytuacji byliśmy jako gospodarka? Otóż proszę Państwa, gospodarka miała 10% spadek dochodu narodowego, niezapłacone kredyty w kwocie około 2 do 2,5 miliarda dolarów odsetek, które należało zapłacić za rok 81. Rozgrzebane negocjacje, czyli zaawansowane negocjacje z klubem paryskim, z klubem londyńskim. O ile z bankami komercyjnymi udało się bardzo dużo podpisać i refinansować zobowiązań z roku 81, o tyle z bankami, których były gwarancje państwowe, nie udało się tego dokonać. Były wstępne porozumienia, ale czekano jeszcze do końca roku. No, trzeba było technicznie uzgodnić pewne szczegóły. Inny aspekt, członkostwo w MFW i Banku Światowym. Polska po wielu wahaniach, były dwie opcje. Jedna mówiła, że nie wchodzić, bo to nie spodoba się Związkowi Radzieckiemu. Druga opcja wśród urzędników związanych z Ministerstwem Finansów i NBP była taka, że musimy wstąpić, czyli ponownie odnowić członkostwo w MFW i Banku Światowym, ponieważ to nam daje właśnie możliwość uzyskiwania finansowania, następnego finansowania na pokrycie tego, co już mamy i przerzucanie na przyszłość tych kredytów, które nie jesteśmy w stanie obsługiwać. Zatem opcja wstąpienia do Międzynarodowego Funduszu wygrała. W listopadzie wpłynął wniosek. 10 grudnia przyjeżdża pierwsza misja z sekretarzem White'omem do Warszawy. Są osiedleni w hotelu Victoria. Tam są prowadzone rozmowy techniczne. W poniedziałek 14 grudnia miały się rozpocząć oficjalne rozmowy w Ministerstwie Finansów i bach! A tu następuje stan wojenny. I proszę Państwa, co się dzieje? Otóż ci urzędnicy, wysłannicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego widzą z okien hotelu Victoria, co się dzieje na ulicach. Nie będzie można mówić, jak to się mówi, kitów, nie będzie można światu przedstawiać jakiejś papki propagandowej, ponieważ cała góra finansjery zachodniej na własne oczy widziała, co się dzieje i oczywiście słuchali telewizji, słuchali radia. No i co dalej? Decyzja. Jaka decyzja? Co zrobić? No bo słuchają te komunikaty, że tutaj to i to jest zawieszone, łączność zawieszona. Łączność z bankami zagranicznymi zawieszona. Nie wolno było żadnych transakcji prowadzić, tak? Rozliczeń. To nie tylko, że stan wojenny uderzył w społeczeństwo i na przykład uniemożliwił spotkania, rozmowy, zrzeszenie się, prawda, działanie mediów. Nie można było dokonywać transakcji finansowych, które były w toku. Nie można było nic, Polacy zawiesili w ogóle obsługę finansową tego, co było. Wszystkich zobowiązań, no bo tak wymyślono. I teraz ta misja, obserwując, co się dzieje, powiedziała, no tak, no wyjeżdżamy. Nie ma o czym rozmawiać, wyjeżdżamy. Bo nie tak się umawialiśmy. Oni byli zaskoczeni, mało tego zaskoczeni byli ci urzędnicy Ministerstwa Finansów, którzy do końca, do ostatniego momentu nawet nie mieli pojęcia, że będzie wprowadzony stan wojenny. Oni nie wiedzieli. Nie wiedzieli i było im bardzo przykro, przepraszali. I teraz co się dzieje? W tym tygodniu, pierwszym tygodniu stanu wojennego, mówię o tym, bo o tym w polskich książkach nie przeczytacie. To wszystko wiemy tylko z korespondencji właśnie ujawnionej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Otóż w tym pierwszym tygodniu, dzięki pomocy profesora Rączkowskiego, tych urzędników udaje się ewakuować polskimi pociągami PKP do Pragi, na lotnisko w Pradze i stamtąd odlecieli na zachód. Wszystko odbywało się w takich bardzo improwizowanych warunkach, pozałatwianych pokątnie przepustkach, w nieogrzewanych wagonach PKP. Kompromitacja totalna, proszę Państwa. Totalna kompromitacja i to wszystko poszło w świat. I teraz nie wiem, czego oczekiwali generałowie. Oni liczyli, że będzie jakieś zrozumienie na Zachodzie. Takiego zrozumienia nie było. Biały Dom, czyli nowy prezydent Ronald Reagan, nie wiedział niestety o tych planach stanu wojennego, o których my myślimy, że wiedział, bo był to oczywiście pułkownik Kukliński, który był wtajemniczony, przekazywał dane, ale one docierały do CIA, a nie zdążyły dotrzeć do prezydenta Reagana, więc on też był zaskoczony. Więc Biały Dom był również zaskoczony tym, co się wydarzyło. Zbierano informacje do końca grudnia. W styczniu, na początku stycznia odbywa się spotkanie sojuszników NATO w siedzibie, prawda, sojuszu, narada i podjęte decyzje, sankcje. Czyli z pewnym opóźnieniem, ponieważ trzeba było to wszystko przedyskutować, przemyśleć, podjęte są sankcje i te sankcje, proszę Państwa, one są najbardziej brutalne i radykalne, jakie dotknęły Polskę w XX wieku. Chciałbym o tym powiedzieć, podkreślić to, prawda? Dopiero co kraj
na koniec marca 1981 roku zbankrutował, bo to było techniczne bankructwo Polski, kiedy rząd Jaruzelskiego ogłosił, że nie jest w stanie spłacać zobowiązań kredytowych Polski wobec klubu paryskiego i londyńskiego. To było tak zwane techniczne bankructwo. Notabene, jak sprawdziłem w historii, jedyne takie bankructwo. Możemy być dumni jako Polacy, bo wiele krajów bankrutowało wielokrotnie w swojej historii. Polska zbankrutowała tylko raz za generała Jaruzelskiego, oczywiście jako konsekwencja niepłacenia długów przez całą, powiedzmy, zobowiązań finansowych z dekady Gierka, ale to było jedyne bankructwo. No i teraz należało po prostu się uwiarygadniać. Przyjęliśmy umownie przecież plan reformy gospodarczej, ona była zatwierdzona, przygotowanie ustawy. Pierwsze dwie ważne ustawy weszły w życie jesienią. Była już ustawa o gospodarce rolnej. No i teraz taki krach, przerwanie związków finansowych, handlowych wskutek właśnie stanu wojennego i, no i te restrykcje, które nastały w styczniu. Embargo. Zniesienie klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu, o czym też mój kolega przedmówca tutaj powiedział odnośnie handlu, ale przede wszystkim zamknięcie dostępu do jakichkolwiek kredytów krótko- i średnioterminowych. Nagle zostaliśmy jakby pozbawieni finansowania. Czyli reżim Jaruzelskiego brał to pod uwagę? Tak, brali to pod uwagę, aczkolwiek dla nich to było cały czas mgliste. Oni uważali, że da się coś wytargować, bo niemożliwe, żeby Zachód zamknął nam możliwości finansowania, ponieważ oni stracą. No bo to już nie jest kłopot tylko nasz, ale również ich. Tylko nasi generałowie nie rozumieli jednego bardzo ważnego elementu. Że te pieniądze, które my byliśmy winni bankom zachodnim, to dla nich stanowiły po prostu pryszcz. Pryszcz. Mówię poważnie, to nie były duże długi. I na dodatek rozproszone pomiędzy, powiedzmy, co najmniej 460 banków różnych na świecie. Natomiast dla Polski to gigantyczny problem. Gigantyczny problem nie do uniesienia. Czyli stawianie sprawy na zasadzie takiej, że wprowadzamy radykalną opcję, porządek ze społeczeństwem, czyli siłowe, radykalne uderzenie, to nie było zaakceptowane. Nie tylko nie zaakceptowano tego wewnętrznie w naszym kraju, społeczeństwo to nie zaakceptowało. Bardzo dużo było zdania legitymacji partyjnych odejść z PZPR-u. Pamiętajmy o tym, czyli na takim czysto polskim podwórku stan wojenny został odrzucony również przez członków PZPR, przez większość członków PZPR jako coś, co jest nieakceptowalne, prawda? A na arenie międzynarodowej uznano, że po prostu to jest zbyt srogie, zbyt brutalne. Nie możemy się na to zgodzić, zaakceptować tego. To jest niezgodne w ogóle ze standardami demokratycznymi, które wyznajemy jako Zachód. Więc jeśli chcecie odnowić współpracę, i to było później już tak zwanych poufnych rozmowach, o których mówią właśnie dokumenty, prowadzone były one od początku 82, praktycznie do 84, takie poufne przez polskie kanały dyplomatyczne w Stanach i w Brukseli, takie prowadzone rozmowy, które nie mają podstaw dokumentowych, takich oficjalnych dokumentach, było cały czas sondowanie, kiedy władza generałów ustąpi, kiedy ustąpi ta junta wojskowa, prawda, i kiedy będzie można podjąć normalne relacje finansowe, normalną współpracę. Warunek numer jeden to było tak, zniesienie stanu wojennego, numer dwa, zwolnienie więźniów politycznych. To były dwa podstawowe warunki do tego, żeby podjąć w ogóle jakiekolwiek rozmowy i współpracę. Ja zrobiłem taką krótką analizę SWOT PRL-u na temat tego, co się mogło wydarzyć w tym momencie, kiedy mieliśmy ten przełom i wprowadzenie stanu wojennego. I takie krótkie właśnie slajdy, które będą o tym mówić. Nasze teoretycznie mocne strony w tamtym okresie. To dobrze wykształcona kadra techniczna dla przemysłu. Tak, mieliśmy około 15% dobrej kadry przemysłowej wykształconej przez 35 lat PRL-u. Stosunkowo dobrą sieć połączeń kolejowych, tak? Młodą siłę roboczą, tak? Bo mieliśmy naprawdę wysyp młodych, fajnych talentów, ludzi, którzy byli skłonni do tego, żeby się poświęcić i dobrze pracować dla gospodarki. No i posiadanie w wyniku importu stosunkowo nowych technologii przemysłowych. Mieliśmy ich około tam, powiedzmy, 430 licencji, niestety część z nich nie wdrożona, ale w związku z tym, że kupowaliśmy kompleksy technologiczne, kompleksy przemysłowe, bardzo dużo myśli zaimportowano, myśli technicznej, która pozwalała nam przeskoczyć dalej. To były pewne atuty. Niestety tych atutów było mało, no bo słabe strony, tu widzimy ich cały arkusz, poczynając od tego, że mieliśmy ten straszny system nakazowo-rozdzielczy narzucony nam przez Związek Radziecki i z wielkim trudem wprowadzany w Polsce, bo muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz. To, co wymyślano w Związku Radzieckim, rzadko się sprawdzało w Polsce, w ogóle w polskich realiach. To jest coś takiego, jak z przeszczepianiem organu od innego człowieka do drugiego człowieka, niestety przeszczepy na gruncie polskim się nie sprawdzały.
Użyłam prostych porównań. Przeszczepy ze Związku Radzieckiego generalnie się w Polsce nie sprawdzały. I to dotyczyło nie tylko tego systemu właśnie centralnego sterowania, który się skompromitował w naszych realiach, a w innych krajach, o dziwo, zdawał egzamin, zwłaszcza w NRD. Całkiem dobrze zdawał egzamin. W Polsce nie. To wynika z natury, z podejścia, z życia, z kultury bycia Polaków. My nie akceptujemy takich rozwiązań siłowych, jakie wymyślono w Związku Radzieckim i to się nigdy nie sprawdzało. Oni to też dobrze wiedzieli w Kremlu. Wiedzieli o tym. Obserwowali nasz rozwój i pozwalali na przykład na tak zwane nasze narodowe odchylenia, bo mówili, kurczę, wy Polacy tego nie zrobicie, co my. To nie jesteście w stanie zrobić tego, co my. Powtórzy tego, co my. Zobaczcie, że w Polsce się w ogóle nie przyjęły kołchozy. A przecież wola polityczna była, żeby je wprowadzać, prawda? W latach 50., 60. to się nie udało. Wymieniłem tu taką listę właśnie tych najważniejszych słabych stron PRL-u. Na przykład brak siły konkurencji wewnętrznej. My tego nie mieliśmy. Powstawały gigantyczne przedsiębiorstwa, które miały obejmować cały rynek, na przykład dla produkcji traktorów jeden Ursus, dla produkcji samochodów ciężarowych jakiś powiedzmy jeden Jelcz, prawda, i tak dalej. Dla produkcji samochodów osobowo-małych jeden Fiat 126P. I to tak obejmowało cały kraj, powstawały przedsiębiorstwa, które ja nazywam wielkie folwarki postfeudalne. Nasze firmy, nasze przedsiębiorstwa państwowe miały taki charakter folwarków postfeudalnych. W nich było wszystko. I najmniej istotne tak naprawdę było to, żeby się produkować wydajnie ten produkt główny, który one miały. Tak naprawdę to były folwarki, które miały w sobie wszystko, co możliwe. Domy kultury, szpitale, przychodnie, hotele, szkoły, straż pożarną i tak dalej, elektrownie, wszystko. Dlatego możliwy był dwutygodniowy strajk w Stoczni Lenina w Gdańsku przez 2 tygodnie. Oni mogli się odciąć, zgromadzili zapasy i mogli się odciąć od całego świata, nawet na miesiąc i wytrzymać. Nawet się przygotować i wytrzymać, no bo tak właśnie budowano zakłady pracy. Dużo tak zwanego wielkiego przemysłu zakłady pracy budowane były dosłownie jako samowystarczalne jednostki, które mogły sobie produkować i realizować usługi różnego typu. Różnego typu. To było bardzo niezdrowe. Z punktu widzenia tego, w jaki sposób rozwijał się świat, tworzenie takich folwarków, tylko że nowego typu, postfeudalnego, nie zdawało egzaminu. Generowało gigantyczne koszty, a do tego jeszcze uzależniało ludzi od właśnie przywilejów. I z tym związane było powszechne marnotrawstwo materiałów i surowców, które były dystrybuowane przez państwo. Prawda? Inny element, który tutaj wymieniłem, to skłonność do generowania fałszywych informacji, sygnałów od dołu w górę, a z góry z kolei w dół zalecanie niemożliwych do wykonania planów. To wszystko się ze sobą kłóciło i musiało prowadzić do komplikacji w realizacji jakichkolwiek planów. No i na tym wszystkim jeszcze była nomenklatura partyjna. No bo dobrze było, prawda, jak partia się rozwijała, żeby mieć nowych członków, trzeba było coś im zaoferować. No co można było zaoferować w takiej partii komunistycznej? Stanowiska, w związku z tym były one przedane. Szanse rozwojowe niewielkie, proszę Państwa, bo żeby przełamać kryzys w tamtym okresie, trzeba było właśnie osiągnąć konsensus, porozumienie, zgodę narodową. Ona została przekreślona, więc nie było mowy o tym, żeby zdobyć porozumienie z MFW. Nasze wnioski o członkostwo przeleżały w Międzynarodowym Funduszu około 5 lat. Dopiero w 1986 przyjęto nas ponownie do tego wielkiego klubu krajów, które uprawiają normalne finanse. Wdrożenie reformy gospodarczej. Tak, ona było tylko na sztandarach. Wdrożono akty prawne, ale w rzeczywistości uporządkowanie gospodarki w tym pierwszym okresie między 82 a 84 osiągnięto właśnie dzięki drakońskim rozwiązaniom wprowadzonym przez komisarzy wojskowych. Oni mobilizowali wszystkich do tego, żeby pracować wydajnie, no bo kary były bardzo surowe, prawda, za niewykonywanie zadań. Konieczne było demontaż systemu dyrektywno-nakazowego. Wszyscy to rozumieli. Ale wszyscy się bali, bo były lobby wielkich zakładów, lobby kierownicze wielkich zakładów. I jak tu demontować takie procesy, prawda? Które liczyło na konkretne przedziały. No i wreszcie największe zagrożenia, które były związane z tą przyszłością tamtego systemu, no to jest to, że jeśli wybierzemy to siłowe rozwiązanie, prawda, które nam zalecała Moskwa, to jesteśmy straceni z punktu widzenia łączności z Zachodem. I kompromituje to nas w oczach całego świata zachodniego. A w przypadku opcji proza Związek Radziecki, prawda, utknięcie w długoletnich kontraktach surowcowych na RWPG, bo to się z tym wiązało, no i finansowaniem naszych wszelkich inwestycji i produkcji z Międzynarodowego Banku
RWPG w Moskwie i rozliczanie się w rublach transferowych. Nasze zadłużenie rzeczywiście w tych rublach transferowych urosło. Tutaj będę na tym bardzo fajnym slajdzie pokazywał właśnie proces stopniowego uzależnienia się finansowego od banków komercyjnych Zachodu i też od Związku Radzieckiego, od Banku Współpracy Gospodarczej. Popatrzcie, jaki mamy wzrost od 80 roku. Od 80 roku niebieska linia pokazuje nam zadłużenie wobec krajów komunistycznych w rublach z około 1,5 miliarda do 6,5 miliarda, a w przypadku krajów zachodnich około 25 miliardów do 40 miliardów dolarów wzrosło nasze zobowiązania. W związku z tym nasza struktura finansowania, nasze zobowiązania skoczyły mocno w górę wobec jednych i drugich i byliśmy w bardzo poważnej pułapce. Jak z tego wyjść? Nie było metody. Wszystko się tak naprawdę działo na potrzeby bieżących wydarzeń. Jak tutaj widzimy, nasza struktura finansowa, czyli relacje kapitału krótkoterminowego do długoterminowego, zmieniły się w latach 80. My zyskiwaliśmy tylko krótkoterminowe pożyczki. Tylko nam się to udawało zdobywać i tak zwane rolowanie finansowe na rzecz tych odsetek niezapłaconych. Generalnie realizowaliśmy około 20-30% nakazanych rat. I nawet z trudem było zapłacić odsetki karne. Także dramat. Wszystko tutaj, co widzimy szczegółowo na tych planszach, na statystykach, ja to objaśnię w artykule. I właśnie ten problem, jak to spadliśmy z takiego, powiedzmy, wiarygodnego partnera finansowego jeszcze w latach 70. do kompletnie niewiarygodnego, któremu się udzielało tylko pożyczki na krótki termin, na bardzo krótki termin. I to pogłębiało nasze straty finansowe. Z wielkim bólem muszę zakończyć prezentację. Proszę Państwa, widzimy na koniec ciężar długów. Ciężar długów sięgnął 80% naszego PKB. A teraz najważniejsza rzecz tutaj jeszcze, którą chciałbym Państwu pokazać, bo to jest wynik obliczeń przeprowadzonych. O właśnie. Nasz realny PKB, tak, przeliczony na osobę, bo tutaj troszeczkę zamącę, bo to są obliczenia, które są wprowadzone od 2011 roku w dolarach z 2011 roku w cenach stałych. Wszystko przeliczone jest bardzo dokładnie według siły nabywczej i proszę zobaczyć, to trochę zaburza, ale przy okazji pokazuje, gdzie byliśmy faktycznie, jeśli chodzi o stan wojenny. Popatrzcie, zaznaczyłem ten okres na czerwono. Czerwona kolumna, 81 rok, wprowadzenie stanu wojennego. Jak wyglądała nasza siła nabywcza, nasz realny PKB na osobę. Popatrzcie, bardzo kiepsko. To było mniej niż połowa z szczytu, kiedy mieliśmy w 78 najlepszy jeszcze PKB na osobę. 82 to jest najniższy poziom, prawda? Do końca lat 80. nie odzyskaliśmy poziomu rozwojowego z roku 78. Dobrze, panie doktorze, bardzo przepraszam, dostał pan i tak trochę więcej czasu, bo jest to rzeczywiście ogromnie wciągające. Również i panu dziękuję za czytelne, bardzo ciekawe przedstawienie tematyki gospodarczej. Dziękuję wszystkim referentom pierwszego panelu. Proszę państwa, mamy kilka minut przerwy na herbatę, ale dosłownie kilka minut i ruszamy równo o godzinie 12, czyli mamy 5 minut.